No hej, witam was serdecznie. Witam was serdecznie oczywiście. Z tej strony Malbraken. Zapraszam na streamka. Już zaraz włączamy Wiedźmina oczywiście. Poczekajcie, muszę go znaleźć. Jest, dobra. Jest, hura, elegancko. Także zaraz widzimy się w grze. Oczywiście tradycyjnie kilka minut spóźnienia. To jest jedno z moich, takich można powiedzieć, cech, które już myślę, że zdążyliście zauważyć. Także zapraszam was na streamka. Zaraz tutaj wszystko się włączy. Okej. Poczekaj ta chwilę. O, no dalej, 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 dalej. Co się dzieje? Dobra. I muszę zrobić przechwytywanie okna. Okej, dobra. I zrobić tak. No i zajebiście. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Że wszystko widzicie. Okej, to są twórcy. Dobra. I ja już wczytuję gierkę. Muszę iść po telefon zaraz, bo oczywiście zapomniałem wziąć telefon. A na razie nie widzę czatu. Ale w sumie mogę odpalić sobie tutaj, bo nie, i tak nie będziecie tego widzieć. Także już odpalam zaraz czat. I się ze wszystkimi przywitam elegancko, oczywiście. Okej, mogę trochę brzmieć zmęczenie, bo dzisiaj też miałem dość ciekawy dzionek. Można powiedzieć. Okej, okay, Bal Dominik, witaj. Witam wszystkich wyznawców śniącego. Witaj, zbudź się. Geralcie, zbudź się. Witajcie, witajcie. Elegancko. Jesteście wszyscy, tutaj wszystko jest. Idę se kole wlać, spoko. Idź, Geralcie, idź się napij. Ja też. O, Agorze, witaj, witaj, witaj. Zbudź się, przyjacielu. Dobra. To sobie mogę wyłączyć, bo to nie jest potrzebne. Dobra. No i tutaj co? Tu już wszystko. Wszystko jest, mam nadzieję taką. I wczytujemy gierkę, która to było tutaj. To było tutaj. I zaraz lecimy z Wiedźminem oczywiście. Mi się wydaje, że gra jest tylko za cicho, ale w sumie może to ja mam za cicho ustawione. No zaraz zobaczymy. Obrzeża Wyzimy. Czyli takie podgrodzie. Dobra. No i jesteśmy. Skończyliśmy tutaj. Skończyliśmy Lepiej tutaj. zachować czujność. Okej. Miałem chyba iść do karczmy, tak mi się wydaje. Ale dajcie mi sekundkę. Dajcie mi sekundkę, pójdę tylko po telefon, okej? Dajcie mi sekundkę. Zostaję z pięknym widokiem Wiedźmina. Oczywiście, także dajcie. Zaraz wracam. Ciężka służba. Cholipcia! Może powinienem się pośpieszyć? Nie ma się gdzie śpieszyć. To niepoważne. Suszy. Jak mogli się zauważyć? Dobra, odpalam sobie czacik. Także już jestem. Bal Dominik oczywiście tutaj elegancko ciekawe teksty nam tutaj posyła. Oczywiście nie, to nieprawda. Ja nic takiego nie zrobiłem. No kurde. I na telefonie zapomniałem wyciszyć. O, jest. Geralt? Jest, witam. To z tobą miałem pogadać, przyjacielu. Co u ciebie słychać? Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w Wyzimie mały interesik. Handel dobrami z Mahakamu, nic więcej.
Poza tym Breckenridgeowie naciskali, rozumiesz? Okay. To zyskowne? Mam nadzieję. Jak wiesz, pewne inwestycje poczyniłem jeszcze podczas wojny. Ale jak to mówią, pieniądz musi być w ruchu. Zdaje się, że masz do tego łeb. Geralt? Dobra. Znalazłem dziwne kości. Wyglądają na krasnoludzką robotę. To kościany poker. Wspaniała rozrywka, mówię ci. Może nie wymaga takiego skupienia jak karty, ale emocje równie wielkie. Kości to nasz krasnoludzki wynalazek. Ostatnio po wojnie bardzo się rozpowszechniły. Nic dziwnego. Każdy najemnik w to grywał. Jak się w to gra? Zagrajmy. Pokażę ci co i jak. Dobra. Gdzie byłem? Byłem po telefon, żeby odpalić czat oczywiście. Bal Dominik pyta, czy robię jedynkę na siedząco, czy normalnie? Oczywiście, że normalnie, nie wiem. Powiedz mi... Powiem ci tak. Nie wiem, czy w ogóle jakiś facet robi na siedząco siku? Nie mam pojęcia, ci powiem, ale ja się chyba z takim nie spotkałem jeszcze. Dobra. Na początku... Ja zawsze w te kości miałem dość takiego słabego farta, także pójdę sobie po prostu w niską tutaj pulę. No i co, rzucamy sobie, nie? Rzucamy sobie, gramy w kości. Dobra, jak zwykle tylko jedna para. A nie, no tak, jedna para jedynek, także zarąbiście. Czekajcie, muszę sobie podgłosić trochę o... Dobra, już. Nie. Jan jest tutaj nie ten. Nie. Nic tutaj oczywiście nie podnoszę stawki. Widziałem u klocucha, jak sam Barack Obama robił na siedząco. Ja lubię kości Gwinta. Ja tak mówię ci, w Gwinta grałem kiedyś i byłem arcymistrzem, ale aktualnie nie gram w niego w ogóle. Ja czasami na siedząco. Okej. Okay. A gorze? Polecam robić zawsze na stojąco. Dobra. Rzucamy kościami oczywiście. No i powiem wam, że dupa całkowita, jedna para. On ma jedną parę. Oczywiście przegrałem, ale spokojnie, to dopiero pierwsza runda. Ja się dopiero rozgrzewam. Ja się dopiero rozgrzewam. Ale dawno nie grałem w te kości, wiecie, tak? Dawno w to nie grałem. Dobra, mamy parę. Kur, i mnie nazywają mutant. Podwyższymy stawkę, ja czuję, że to wygram. Ta runda jest moja. Dobra. Zrobimy tak. I będzie trójka, zobaczycie. Ale no w sensie mi chodziło, żeby... No właśnie o to mi chodziło, że trójki będą. Że będą trójki. O to mi właśnie chodziło i on... Co on trafił? Aha. Fajnie. Dobra. Zoltan, słuchaj. Gra. Chcę z tobą wygrać. Nie zamierzam grać w kości. Jeszcze raz. Kości są tak skillowe jak wojna. No tak. Dobra. O, on ma dwie pary, nie. Pierdziele w to. Pierdziele. No czemu ja zawsze tutaj... Takie coś. Dobra, jeszcze raz. No widzicie? O, i on już... Nie, jeszcze nie wygrał. Jeszcze chyba nie wygrał. Jest! Wygrywamy elegancko. Elegancko udało się wygrać. Zajebiście wam powiem. Zajebiście. Dobra, muszę się obudzić, bo... Kurde. Muszę się zbudzić. Dobra, mamy dwie dwójeczki i czwóreczkę. Dwie czwóreczki. On ma trzy szóstki. Aktualnie z nami wygrywa. Ja podnoszę, nie podnoszę, pierdziele. Chociaż mogę w sumie podnieść. Kij z tym. Muszę zaryzykować, tylko czy... Lecimy? Wiecie jaka to jest mała szansa, nie? Że będziemy mieli fulla jakiegoś, nie? Dobra, spróbujemy. Nie, no kur... Już wygrał. Unlucky troszkę. Precel, to ja pomogę. Zbudź się mistrzu. Witam, witam Precel, witam, witam. Właśnie zacząłem streamkę właśnie z Wiedźmina tutaj. Także witam cię serdecznie. Okej, dobra.
I lecimy jeszcze raz tu z tą panem Krasnalem Zoltanem. Musimy go orżnąć tutaj w karty, czy tam w kości, jak zwał, tak zwał. Co on tu ma? Okej, on ma parę. A dajmy sobie 18 orenów, w sumie czemu nie? Dobra, poczekajcie, teraz tak. Zróbmy sobie w ten sposób. I módlmy się o piątkę. Piątka. Kurde, była piątka, widziałem tam piątkę. Przeleciała mi niczym fortuna, niczym szóstka w totku. No to fajnie, no to fajnie. Fajnie a może mnie jednak ograł. Tak to jest, moje szczęście. Szczęście w kościach jak zwykle okazało się badziewne. Dobra. Dlatego jestem spłukany. Z kim miałem pogadać? Nie no kurde, nie mogę tak przegrywać. Zoltan, słuchaj. Ile stron powinna mieć historia do konkursu? Nie ma żadnego limitu, wiesz? Nie ma limitu, możesz zrobić krótką historię, możesz zrobić długą. O, dobra. Poczekajcie, jest całkiem dobrze. Jest całkiem dobrze. Mamy dwie szóstki. Uwaga, lecimy za 41, ale podbijam stawkę, kurde. Takie sumy teraz się tutaj toczą, że po prostu... I szóstka. Szóstka. Kurwa, szóstka miała być. Ja pier... Gdzie jest moja szóstka, się pytam. Dobra, remis. Kurwa. A cóż to za konkurs z historią? Wiesz co, postanowiliśmy zrobić konkurs na Discordzie na opowieść fantasy, wiesz? Może to być na podstawie właśnie Gothica, może na podstawie innych gier, albo w ogóle poza gier, po prostu obojętnie jaka opowieść fantasy. Znaczy powieść, w sensie opowiadanie może. Dobra, ma dwie pary, a lecimy. Co się będziemy, prawda? Co się będziemy, dobra. Lecimy w ten sposób. I uwaga, szóstka będzie. No czemu zawsze ja mam takiego pecha? Kurwa mać. Ja to lubię grać w te kości, wiecie. Ja już przerżnąłem chyba ze 100 sztuk złota. Znaczy 100 orenów chyba, dobra. Mamy dwie piątki. Jak teraz nie trafię piątki. Okej, okay, ja mam dwie pary. Dobra, zrobię tak. I będę miał nadzieję. Zagram troszkę defensywnie, że on nie wyrzuci na przykład jakieś trójki. Uwaga. Szóstka, super, oczywiście, zajebiście. Uwaga. Dobra, udało się. Pomału odzyskujemy hajs, wiecie? Na razie mam 6, ale nie wiem, czy nie warto wszystkiego zrobić od razu. Nie do Geralta. Geralt był pomysłodawcą, tak, to był jego pomysł. Natomiast na Discordzie jest specjalny wątek, gdzie są właśnie historie. Dobra, mamy trójeczkę! Kurde, lecimy. Także na Discordzie, jak już skończysz, uwaga, czy będzie kareta? Albo full. Jak on teraz trafi szóstkę, wygrałem. Dzięki, Zoltan. Dzięki, mistrzu. Zajebiście, dobra. Zoltan, muszę... I jestem. Coś mi w głowie mówi, bym dołączył do Discorda. Nie wiem czemu, ale trzeba to zrobić. Dokładnie. Zawsze możesz dołączyć, oczywiście. Zapraszamy. Myślę, że warto. Dobra. Karczmarzu. Co tu masz? Nic ciekawego nie masz, ale. A czego tu chcę? A ja chcę zostawić u ciebie na przykład. To ci chcę zostawić. To. Tego nie potrzebuję, tego też nie. To też, tak samo, poczekajcie, jeszcze mu zostawimy te księgi. To też. Wszystko trzeba mu zostawić, pozostawiamy sobie tylko alkohole i rzeczy, które są nam potrzebne. Ładnie to pouporządkowujemy. Chyba to też. Piwo też. Piwa mam dużo, tyle mi wystarczy. Chusta tak samo. Dobra, zarąbiście. Zajebiście jest.
Widziałem ten wątek, jak skończę pierwszy akt, to wrzucę. Ogólnie też właśnie tak wam mówiłem, że na specjał chcę... Rozwalę ci mordę, właśnie! Na specjał rozwalę mordę! Ale komu? Jakiemuś gościowi ze starego obozu? Kurde, dawać mi jakiegoś gościa ze starego obozu. Może to być Gomez, ale mu wpieprzę. Z moimi nowicjuszami, kurde, pójdę strażniku świątyny zawołam. I mu, kurde, naklepiemy. Dobra. Nie no, tak serio. To chodzi mi o to, że na 100 subów przeczytam, znaczy chcę zrobić taki film montażowy z moim opowiadaniem, które kiedyś zrobiłem. Dobra. Jesteś Agorze, super. Cieszę się. Geralcie z Rivii, ty to będziesz mi pomagał rozwalać głowy. Dobra, idziemy teraz do pana, do pana tutaj Odo. Do pana Oda idziemy. Z uwagi na to, że będziemy teraz walczyć. Czy ja chcę walczyć teraz? Dobra, najwyżej, bo gramy na trudnym. Będzie to dość, myślę, trudne. Tak. Okej, ten piesek szczeka. Jest to piesek tego Oda. Dobra. Tu jest jego ogród. Powiedzmy, że to jest jego ogród. Zapiszmy sobie grę. Ja co rozdział będę wysyłać, jeżeli się spodoba. Jakushi, witaj. Witaj, Jakushi. Zbudź się, przyjacielu. Dobra, zapisujemy grę. Orżnęliśmy Zoltana w koście. Teraz idziemy do pijaka Oda. Odo, mój stary... Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. Musiała należeć do wojownika, a ten grubas wygląda raczej na pijaka. No raczej. Pookradamy go troszkę oczywiście. Czekajcie, jak to mówiłeś? O tak, dobra, w ten sposób. Pamiętam, Geralcie, pamiętam. Nie musisz mi tego mówić, powtarzać. O, jakiś pierścień, jakiś sygnet. Co to za sygnet? Z bursztynem. To możemy to sprzedać albo dać komuś w prezencie. Dobra. Witaj. Kto mnie nachodzi? Trudnie się zabijaniem potworów. Czemu wchodzisz ze bronią do mojego domu? Ja nic nie mam. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi. Nazywam się Geralt. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gerwant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi. Wypijmy. No, panie Gerwancie, pijemy. Uwaga, będzie teraz niezła libacja. O najważniejsze nie spytałem. U wielebnego byłeś? Człowieku, mam dwa pierścienie. Jasne. Czy mam sygnety? Bo on kazał nam obcych sprawdzać. Wiesz co? Ogólnie też chcę zmienić nazwę tego Discorda na Bractwo. Na Bractwo i chyba tak potem zrobię. Wyznawcy Śniącego, ale przecież odkąd dowiedziałem się, że Śniący to demon, to przeszedłem na łaska Danosa. No tak, ale ogólnie to jest na troszkę dłuższą rozmowę, jeżeli chodzi właśnie o Śniącym, ale jeżeli chcesz podyskutować na ten temat, to zapraszam właśnie na Discorda i tam myślę, że postaram ci się to jakoś wyjaśnić mniej więcej, jak to wygląda. Dobra. Ja przerobię moją nową historię na kanale, będzie na konkurs, no i zajebiście. No, także tutaj Jakushi już właśnie troszkę napisał, ale trzeba by troszkę się rozpisać i wyjaśnić. Także razem z Balą Dominikiem prowadzimy nauki. Także Śniącego i staramy się tłumaczyć mniej więcej. Dobra, to co? Patrz na to. Proszę patrzeć, ale teraz na kiełbasę, uwaga. Uwaga, patrzymy na kiełbasę. Sygnet wiecznego ognia. Musi być od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. W czym mogę ci pomóc? Wielebny zawsze o nas myśli. Plotki już do mnie doszły. Wiem, czego chcesz. Mam pewien problem z ogrodem. Nie jestem ogrodnikiem. Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwant. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie gdzie leży problem? Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. Dobra. A właśnie, dokładnie, bo w naszym bractwie już jest wyznawca Beliara.
wyznawca, znaczy tego Wiecznego Ognia, czyli Geralt. I jeszcze precel wyznawca Donosa. No pewnie, powiem ci, że my jesteśmy bardzo właśnie tolerancyjni, jak zwykle oczywiście wszystkich mile witamy oczywiście. Także ten. Dobra, poczekajcie. Zobaczę, co da się zrobić. Będzie to kosztowało 120 orenów, przyjacielu. Zobaczę, co się da zrobić. Ale będzie ci to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50. Panie Gerwant, wypijmy na pochybel zielsku. 50? 150, panie przyjacielu. Sto dwadzieścia, ani orena mniej. Na pochybel. 70 orenów za dwa chwasty to i tak zdzierstwo. Mówiłem 120. Żyć jakoś muszę, jeść, coś wypić, a właśnie zdrowie. 80 to moja ostateczna cena. No nie, no panie Odo, proszę mi, proszę tutaj tak nie robić. Proszę mnie nie denerwować. Proszę nie oszukiwać Wiedźmina, bo Wiedźmin się wkurwi. Nie zobaczysz. Moja strata, niech będzie 100. Stoi! Jeszcze rozchodniaczka. No i teraz po pijaku walka najlepiej, prawda? Walka po pijaku najlepsza, prawda? Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Musimy robić uniki. Musimy robić uniki, bo... Ale biegnij, biegnij, Geralt. Dawaj, dawaj. Kurde, mogę użyć jaskółkę, wiecie? Chociaż nie, no... Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, Geralt. Napieprzaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Geralt, się proszę cię, atakuj. On do ciebie strzela. Halo. Mogę się nauczyć Igni, wiecie? Mogę się nauczyć Igni w sumie. Ale nie byłem jeszcze w krypcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Udało się! Dobra, udało się. Z jednym sobie poradziliśmy. Wypiję sobie miksturę jaskółki, mi się wydaje. Tak czy nie? Albo poczekam chwilę. Wyskoczy na mnie? Tak, wyskoczy, dobra. Poczekajcie. Zróbmy w ten sposób, że... Dobra. Wypijmy tą w sumie jaskółkę, czemu nie? Najtrudniejsza misja w całej grze. No nie, to nie jest najtrudniejsza misja, tylko po pijaku, wiecie, Geralt. Jeszcze gram na poziomie trudnym, prawda? Jestem wyznawcą mojej historii. No i pięknie, to mi się podoba. Dobra, poczekamy chwilę. Poczekamy chwilę, aż się zregeneruje troszkę HP. I zaraz lecimy zabić. Iść do łóżka, prześpi się do rana i full HP. Spoko, nie, nie, damy radę. Geralt już nie takie poczwary pokonywał po pijaku. On to... co nie Geralt? Co nie? No teraz mówię o tym... Do czatu teraz mówię, panie Geralcie. Czy Gerwancie, jak wolisz. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale atakuj. No proszę atakować. Ta. Braken, do której stream? Kurde, no dopiero zacząłem streama, a ten się pyta, do której. No nie mam pojęcia, ci powiem. Powiem ci, że myślę, że 3 godzinki spokojnie damy radę. Myślę, że 23:30. Zarżnij! Pięknie. Pięknie, udało się. Tajemniczy ogród, kurde. Tajemniczy ogród to coś wspaniałego. Dobra. Mogę coś podnieść tutaj z tej roślinki? O nie. Dobra, Geralt, wyciągnij miecz. Ale wyciągnij mieczyk. Okej, tu nic nie ma. Dobra, idziemy do pana Oda. Idziemy do pana Oda. Dobra. Włazimy tutaj. Odo, pijaku ty mój. Gdzie ty jesteś? Tutaj śpisz. No tak. A patrz, a Geralt ciężko pracował. Patrz, miecz we krwi. No mówże! No mówże, proszę bardzo. Wybiłem potwory z ogrodu. Płać. O co wam chodzi, panie Gerwant? Chcecie wasze 80 orenów? Proszę. Umowa była na 100. Nie wydaje mi się. Mimo, że krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już, już. To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem nie iść nocą w pijanym widzie potworu ubijać.
Ale się uparliście. Boję się was, panie Gerwant. Oj, ludzie, nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam i jeszcze mnie oszukać chcecie. A nieważne. Nie zapomnij powiedzieć Wielebnemu, że ci pomogłem. No i zajebiście. No mówże! Nie Gerwant, dobrze. Wiesz, bo Piotrek czasami właśnie na ciebie mówi Gerwant i jeszcze Angor, także wiesz jak to jest. Dobra, grywasz może w kości, przyjacielu? Grywasz może w kości? A daj mi spokój z tym pogaństwem. Ojca Wielebnego nie słyszał? Trzeba plewić, plewić. Plewić trzeba. Czyli wiesz co to? Idź ta z tym Gerwant do krasn... Już mnie nie ma. Ale byłem u krasnoludów przecież. Dobra, Odo. No... Jesteś żołnierzem? Nie jestem. Co wam do tego? Zauważyłem zbroję. Należała do mojego brata. Walczył pod Brenną i w kilku innych bitwach. Nie lubię wojskowych. Poza moim bratem, rzecz jasna. Spokojnie, nie jestem żołnierzem. No mówże! No mówże. Są w okolicy jakieś potwory? Czasem w nocy słychać okropne wycia od strony wioski. Aż mleko od nich kwaśnieje. Zauważyłeś jeszcze coś niezwykłego? Razu jednego. Mgła pod zajazdem była straszna i drogę zmyliłem. Doszedłem aż pod chałupę wiedźmy i zobaczyłem tam wielką bestię wgapioną w jej okna. Powiedz o niej coś więcej. Kto by się tam przyglądał, panie? Jam nie wiedźmin. W strachu, żem ruszył z powrotem. Mało nóg nie połamał, ale tęgie było bydle, niby koń. I dymiło, iskrzyło jakby z pieca. Na razie. Nie, Geralcie. Czemu Geralt tak bardzo chce kończyć szybko rozmowę? Ja rozumiem, że nie przepada za tym odorem, chce się przespać. Po pijaku nie będę biegał po nocy. Dobra, teraz tak. Chciałbym sobie rozwinąć talenty. Tu jest wszystko rozwinięte, co chciałem zrobić. Tak. Natomiast chcę pójść na razie w to. I teraz się w sumie zastanawiam, czy iść jeszcze w to. Tak. Od razu pójdę w to. W grupę w ogóle nie idę, bo to nie ma w ogóle sensu. Natomiast ten dwa punkty sobie zostawimy. Dobra. Chodźmy się przespać do rana w takim razie. Bracken pewnie szanie samotna w nocy. Może i by się przydał wiedźmin. No tak. Tylko, że wiesz. Tam za bardzo nie ma gdzie, wiesz. Bo w karczmie tam nie ma za bardzo jak. W karczmie nie ma jak. Za bardzo tam w tym domu, tam w zimie to co innego. Germont. Co? Germont? Teraz będę cię nazywał Germont, tak? Kurde. ZW, okej, spoko. Dobra, w takim razie teraz możemy wyruszyć. Wyruszyć możemy gdzie? Chwila, muszę pomyśleć. Czy my gadaliśmy z tym królewczym wielkim łowczym królewskim? Czy z nim gadaliśmy, czy nie? Ogólnie pada. Deszcz niczym jak w Gotiku. Naprawdę. Dobra, chodźmy tutaj sobie z nim zagadać. Możliwe, że... Ale chyba z nim gadałem, mi się wydaje. Chyba z nim gadałem. Ewentualnie możemy sobie zajrzeć do tych opuszczonych domów, jako że tutaj są te... Worek. A co tu jeszcze jest? Coś ciekawego? Nic. Ogólnie w jednym z tych domów, z tego co pamiętam, był jakiś potwór. Nie wiem, chyba jakiś ghoul. Ale nie mam pewności. Musisz zamówić pokój. No tak, no dokładnie, ale tam w karczmie to wiesz... Okej, okay, chusta stara, tu nic nie ma. Dobra. Chodźmy do pana łówczego. Zapytać się go, co tam u niego słychać. Po czym pójdziemy już chyba... Mogę teraz wykorzystać stary właśnie trik, czyli pójść do chat i za darmo się nauczyć masę rzeczy. Chyba tak zrobię, wiecie? Witaj, gadałem z tobą. Bywa. Witaj, bywaj. Najlepsza rozmowa na świecie, wiecie? Najlepsza rozmowa na świecie, dobra. W takim razie rozejrzyjmy się troszkę po okolicy. Deszcz to początek zemsty Adanosa. Nie! Niemożliwe. Oby nie. Będzie powódź jak w krainie budowniczych, mówisz? Oby nie. Oby nie.
Ale ja powiedziałem ghoul przecież. Ja mówiłem ghoul, przecież nie powiedziałem ghoul, tylko ghoul. Okej. A, zapomniałem sprzedać tego sztyleta. Dobra, kij z tym. O, ile pierścieni. Te pierścienie są bardzo, bardzo cenne. Można je sprzedać. Możecie na mnie mówić Agorek, spoko, oczywiście. No wiem, przecież. Na Discordzie tak masz. Zamknięte. Ej, czekajcie, tak chciałem teraz jakiś tekst Gothica przypomnieć, ale jakoś się nie złożyło. Dobra, możemy pójść sobie tędy. Możemy w sumie pójść tędy. Tutaj wiem, że były zwłoki, właśnie chcę sobie je obszukać. Chcę tutaj sobie troszkę, że tak powiem, poszabrować. Takim szabrownikiem będę. Ej, on miał tulipany? Tak, ma tulipany, dobra. Pamiętacie tamtą kobietę, która chciała tulipany? Co mówiła, że... Och, panie, daj pan mnie kwiaty, nie? A ja mówię, dobra. I da mi te kwiaty i zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Chyba tu jest krąg wiecznego tłumacza. Ale z tego na razie na mem. Co to dawało tak właściwie? Poczekajcie. Błogosławieństwo powietrza. Natężenie znaku Art zwiększone o 50%. Godzina 38 minut. Okej. Okay. Całkiem w porządku. Okej. Okay. I tu jestem tutaj. Jako, że jestem tutaj, tylko nie gadałem z tym Mikulem, czy nie? Chyba tak. Na Discordzie malutki Agorek. No tak. Poczekajcie chwilę. Ale tu była ta krypta. To jest ta krypta. Ej, bo mi się pokręciło. To były dwie krypty. Aha, dobra. Mogę tu wejść w ogóle? Bo są dwie krypty. Ale krypta z tamtymi gulami. A, dobra. Wiem, co to za krypta jest. Dobra. Jejku, to przez to, że tak dawno nie grałem w Wiedźmina, wiecie? To przez to tutaj... A może nie będę spoilerował, bo może... Nie no, w sumie chyba myślę, że wszyscy grali Wiedźmina 1. Nie grał ktoś? Jeżeli ktoś nie grał, to proszę napisać na czacie. ZW. Spoko, precel, spoko. Także jeżeli ktoś nie grał Wiedźmina, to proszę napisać. To nie będę spoilerował w takim razie. Okej. Okay. Teraz tak. Teraz możemy stąd wejść, bo tutaj nic ciekawego nie ma. Ty nie grałeś? Balu Dominiku mówisz? Agor też nie grał. Balu Dominiku, ja tobie niezbyt wierzę. Ci powiem. Natomiast Agor... No dobra, no to dobra. Nikt się nie stęsknił. Germoncie z Piwi, słuchaj. Ja się bardzo za to stęskniłem. Germoncie z Piwi, ja się bardzo zmęczyłem. Dobra. Jak możesz mi nie wierzyć? No, znaczy, no dobra, no. Nie, no, nie będę spoilerował. Nie będę nic spoilerował, bo lepiej nie. Dubiel mówi samo za siebie. Masz rację, Gemoncie z Piwi, tak? Dobra. Idziemy tutaj. Chcę sobie pogadać z babami. Wiem, że to trochę zabrzmi trochę dziwnie, ale chcę pogadać sobie z babami, które są tutaj. Jakieś babcie, coś w tym stylu potrzebuje. Potrzebuję na chwilę babci. I to najlepiej kilku. Ponieważ chcę księgi uzyskać. Alvin to przybłęda, ale ja go lubię. Ty go lubisz? Zajebiście. Witaj, Diego. Witaj. Nie chcemy... Proszę. Co ty chcesz? Jedzenie chcesz? Ej, jedzenie zostawiłem. Dobra, masz to. To inna rozmowa. Co chciałbyś wiedzieć? Opowiedz mi o tutejszych ziołach. W zimie ludzie hodują werbenę. Słyszałam, że kwiaty tej rośliny mają zastosowanie lecznicze, no ale nie wiem jakie. Okej, okay, mamy werbenę. Już tutaj chyba werbenę widzieliśmy, tak mi się wydaje. O, witaj, Brony Druin, witaj, zbudź się, przyjacielu. Nie mam nic więcej do powiedzenia. A w sumie może mogliśmy... Nie, ja wolę... wolę trochę o ziołach się... Nie daj się zabić. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. Ej, czemu są zbagowane te... Co za dzień? Zbagowane są niektóre dialogi, mi się wydaje. Kurde. To mnie kaszel męczy, dobra. Co tu jest ciekawego? Puffer. Piwo tam było. Ej, tu jest kurczak! Ja chcę kurczaka. Kurczaka chcę. Coś mnie rwie. Coś cię rwie, mówisz?
No cóż, panie przyjacielu. Panie przyjacielu, nic się na to nie poradzę. Osobiście nie grałem kiedyś jakieś odcinki z Wiedźmina 1 oglądałem, a tak to 5 przez 10. Ale serio nie grałeś w Wiedźmina 1? Ja myślałem, że żartuję rzeczywiście. Ej, to dobra, to zwracam honor, przepraszam w takim razie. Myślałem, że grałeś. Dobra. Myślałem, że grałeś. Dobra. Wieś, kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Okej, okay, który jak zwykle przeklina. Co tu ciekawego jest? Beczka. Zła jestem. Kurde, no co mnie tak ten kaszel męczy? What the fuck, o co chodzi? Skrzynia. Okej. Okay. Idziemy tutaj teraz tędy. Wiedźmin 3 przesadził dla mnie z wielkością, ale przyjemna gra, mówisz? Ja Wiedźmina 3 nie grałem w ogóle, ani razu jeszcze nie grałem. Natomiast mam oczywiście kupioną, ale nie miałem czasu nawet zagrać za bardzo. Dobra, poczekaj. O, jest żebraczka. Dobra. Chcę sobie z nią pogadać. Moja ostatnia krowa padła. Zaraz. A, czyli mówisz, że Wiedźmina 1 i 2 nie grałeś, tylko w 3 grałeś. Aha, no spoko. Rozumiem w takim razie. To w takim razie. Nie będę spoilerował, bo ogólnie ja wiem masę rzeczy i ciekawostek o tej serii i tak dalej, ale nie chcę tego wam wszystkiego. Patrzcie, jak ona fajnie sieje. Patrzcie. Tak się powinno siać. Jak długo jeszcze? Jak długo? Jak to? Jak długo? Dobre pytanie. Dobre pytanie ci powiem. Jak dla mnie za duży świat w nim jest po prostu. No pewnie tak, pewnie. Z jednej strony jest to minus, z drugiej strony plus, prawda? Bo możesz sobie to trochę poeksplorować, ale no też jak jest za duży świat, to no też jakieś pewnie minusy są tego. Ja grałem tylko Wiedźmina 3 i 2, w 1 nie grałem. No to mam. Cieszę się, że jesteście tutaj i będę wam pokazać, jak przechodzę pierwszą część. No Germoncie, tak? Czy jak tam się nazwałeś? Germoncie z Piwi. Ja wiem, że ty wiesz dużo. Wiem o tym. Okej, okay. Wieśmak. Abigail, przednio maść, znaczy raki sprzedaje. Tak, jakoś był do Xboxa, Wiesiek 3, to udało się zagrać. Aha, rozumiem. Kury padają jak muchy. Chyba też złapały. Dobra, jest żebraczka. Kolejna, z którą musimy sobie pogadać. Moja ostatnia krowa padła. Zaraz nie oszczędziła na. Trzeba to wszystko obszukać ze względu na to, że potem tego nie będzie tej możliwości. A jest tu masa fajnych rzeczy. Praktycznie trzeba zbierać wszystko w gotiku. Chociaż potem już w dalszym etapie gry, no wiadomo, że nie będziemy zbierać wszystkiego, bo to będzie po prostu nieopłacalne. Werbena, nie pamiętam dokładnie jak wygląda. Wiem, że to jest berberka. To jest biały mirt, natomiast nie pamiętam jak wyglądała werbena. Nie, chyba werbena to były takie owoce, takie były, wiecie? Takie duże owoce mi się wydaje. Na takich gałęziach. O, chyba to jest werbena mi się wydaje. Nie, to nie jest werbena, dobra, nieważne. Dobra, stara mieszczka, właśnie, ciebie poszukuję. Dobra, ja idę, dobranoc. Trzymaj się tego, dobranoc. Dzięki, że byłeś. Po zarazie padły zwierzęta i dzieciaki z głodu płaczą. Nie mam czasu na pogaduszki. A ja mam dla ciebie kurczaka. Znam tylko stare bajendy. A ja chętnie posłucham. Chętnie posłucham. To opowieść o gulach, takich jak słudzy bestii. Dawno, dawno temu pewien myśliwy, który hodował do polowań krwiożercze ogary, został zamordowany. Okrutna zbrodnia wyzwoliła klątwę. Ogary przemieniły się w żądne zemsty upiory. Upiory nazwano bargestami. Dopóty prześladowały one zabójców myśliwego, dopóki wszyscy nie zostali rozszarpani na sztuki. Wówczas dopiero bargesty, upiory zemsty, odeszły. Interesująca opowieść. Dzięki. No dobrze, ja się w tym czasie napiję trochę. Dobra. W takim razie, jak już dowiedzieliśmy się o gulach, F5 oczywiście. Aczkolwiek to jest losowość, to co nam opowiedzą te baby, to jest trochę losowość. Jesteś wielki i brzydki. A ty jesteś mały i piękny. Tak? Kurde.
Dzieciak nie obraża. O jest, babcia. Babcia, słuchaj. Nie widziałeś może Wesny, mojej wnuczki? Właśnie, Wesna Hood. O, tak, 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 tak. Z nią będzie quest ogólnie. Z nią będzie quest. Z nią będzie kościek dość bardzo fajny. I potem, no dobra, nie będę opowiadał. Czyli daleko nie doszedłem. Okej, okay, spoko. A co to? Nie daj się zabić, białowłosy. Babcia, czekaj. Masz tutaj kurczaka. Chętnie posłucham. Znam historię o wilkołaku. Dawaj. Lata temu żył w wyzimie mężczyzna. Wieczorami chadzał na podgrodzie do swej lubej. Pewnego dnia, podczas pełni, niedaleko bramy kupieckiej, pogryzł go wilk. Mężczyzna zaczął porastać sierścią, zdziczał, miewał napady szału. Wreszcie zamienił się w wilkołaka. Rozszarpał ukochaną i kilku członków milicji. Wówczas grodozierżca wynajął wiedźmina, który stwierdził, że mężczyzna został przeklęty. I chociaż wiedźmin zdjął klątwę, nie zdołał ustalić, kto i dlaczego ją rzucił. Szczęśliwe zakończenie, chociaż wolałbym się dowiedzieć, jak zdjąć klątwę likantropii. Tego nie wiem. W każdym razie dzięki. Bywaj. Okej. Okay. Ale już mamy kolejną tutaj rzecz, którą się nauczyliśmy, czyli sierść wilkołaka. Tylko się dowiedzieliśmy o wilkołakach, także jest to zawsze jakiś plus. No, ja chyba nawet nie miałem walki z Kikimorą, czy jak one się nazywają. Tak, to były właśnie Kikimory. Po zarazie. Chętnie posłucham. Słyszałeś kiedyś o flederach? Opowiedz mi o nich. Fledery to inaczej wąpierze, czyli umarli zbrodniarze i bezbożnicy, którzy powstają z grobów. Wygrzebują się z mogiły i nawiedzają żywych, wysysając z nich posokę. Kto zostanie pokąsany przez fledera, sam staje się wąpierzem. W wielkiej złości roznosi flederową zarazę. Jedyny pewny sposób na takiego potwora to osinowy kołek wbity prosto w serce, a potem trzeba łeb odrąbać szpadlem. Świetna historia, ale gdyby wampiry rozprzestrzeniały się w takim tempie, jak mówisz, opanowałyby cały świat w ciągu kilku lat. Mędrek się znalazł na psa urok. Okej, okay, dobra. Także wiemy już coś o flederach, na szczęście. Dobra. To tu jeszcze możemy teraz podnieść. Masa ciekawych rzeczy. Oczywiście wszystko się przyda na razie. Mężczyźni przy świątyni rozmawiali. Chodźmy na górę. Ogólnie powiem wam, że te opowieści są bardzo klimatyczne. One tak wprowadzają bardzo do fabuły. Kiedyś mieszkałem w Wyzimie, ale bida wygnała mnie na podgrodzie. I naprawdę to dość fajnie wprowadza właśnie w ten świat, w tą grę. Coś, akurat mi się to bardzo fajnie udało zrobić. Ja szczerze mówiąc, dopiero za którymś razem, jak przechodziłem Wiedźmina, to zauważyłem, że te babcie opowiadają nam co... Każda z nich opowiada nam różną historię, dzięki którym dowiadujemy się nowych coraz to rzeczy, które są bardzo potrzebne zresztą. Bo dzięki temu na przykład nie musimy uczyć się wielu rzeczy, w sensie kupować ksiąg. Albo na przykład oszczędzić, prawda? Dobra, dwie staruszki. Kiedy wreszcie zakon przyjdzie? O, jest, dobrze. Nie mogę sprzedać moich win z Beauclair. Właśnie, wieprzowina. Czy ja mam wieprzowinę? Nie mam wieprzowiny, nie mam wieprzowiny. A chleb z szynką może być? Dzięki. Kurde, no nie mam. Bywa. Cholera jasna. Mogę wziąć wszystkie rzeczy. Dobra, może się uda znaleźć, w której jest chat. Może w której jest chat się uda. Fledery nie powinny być w wieśku pierwszym, bo to nie ich klimat. No ale są fledery. Właśnie w wieśku pierwszym. Czekajcie, co tu ciekawego jeszcze jest. To jest chyba czarna saletra albo petarda. Bursztyn. Okej, okay, dobra, idziemy tutaj w dół. Do piwnicy. Ej, patrzcie, jaka piwnica w ogóle zarąbista. Ja bym się bał mieć taką, no, nie wiem, może bym się nie bał, ale taka piwnica dość ciekawa.
ma książki. Ogólnie też opłaca się wszystkie książki zbierać i czytać właśnie tutaj w tej oczywiście wersji Wiedźmina. Bo w dwójce... Szczerze nie pamiętam jak to było w dwójce rozwiązane. Dobra, idziemy teraz gdzie? To jest ziemejka. Płatki ziemejki się z tego zbiera. Dobra, widzę kolejną babcię. Cześć babcia, słuchaj, bo ja chcę się od ciebie dowiedzieć, ale przesuń się dziadek. Zmoczy są, nie pójdę. Dziadek, przesuń się. Nie przegnali precz tego krasnoludzkiego kowala. Kurde. Aha, nie mogę z nim, dobra. Czyli zostało nam już tylko chyba dwa domy do przeszukania. Okej, okay. Jest. Zapytaj kogo innego, nie znam więcej bajek. No czyli z nią już gadaliśmy, no trudno się mówi. A to takie ciekawostki, czy masz z tych rozmów jakieś profity? Mam właśnie profity. Mam profity. Nie daj, że są ciekawostki, to jeszcze mam z tego profity, bo otrzymuję wpisy w dzienniku, które wam mogę zaraz pokazać. No czekajcie tutaj. I na przykład zaraz wam pokażę. Potwory, glosariusz. Bestariu. Na przykład, patrzcie. Ghoul, dzięki tej rozmowie o ghoulach, dowiedziałem się też. Nie wiem, czy o flederach nie ma wpisu. Powinien być chyba o flederach, mi się wydaje. Tak samo jak dowiedziałem się tutaj na przykład składniki, no niektóre. Niektóre składniki, tak, na przykład werbena i tak dalej, i tak dalej. Także opłaca się zawsze gadać. Tak, zawsze się opłaca gadać. Idziemy teraz do kolejnego. Ładnie tak opierdzielać domy biednych ludzi. Szkodzicie je na Wiedźminu. No tak. Powiem ci, że... Czy ja wiem, czy oni tacy są biedni? Czy to ci wygląda na biedny dom? Na biednych ludzi? No kurde. Albo te ubrania, tej mieszczki. No mi to nie wygląda na jakieś biedne domy, kuźwa. Wydaje mi się, że... O! A kurde, z kurczakiem. No to lipa, kurde. Co ja to mogę wyrzucić? Dobra. To nie będę tego po prostu podnosił. Jest! Nie, ona chciała wieprzowinę czy baraninę? Chyba chciała wieprzowinę, mi się wydaje. Kurde, blaszka, no. Dobra, to wyrzucę. Wezmę to. Tą kanapkę sobie zostawię. Spirytus! Lokalna wieprzówka, to jest super, to trzeba wziąć. To trzeba wziąć, tylko za coś to trzeba wyrzucić. Dobra. To. Zastanawiam się, co wyrzucić. Książkę jakąś wyrzucę chyba. Tylko sobie przeczytam je. Dobra. Podstawa na chemii sobie zostawię, tą przepowiednię i tliny. A poczekajcie. A ja wam to przeczytam, bo to jest chyba jedna z najbardziej znanych przepowiedni właśnie w Wiedźminie, także przeczytam wam to. Zaprawdę powiadam wam, oto nadchodzi wiek miecza i topora. Wiek wilczej zamieci. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i czas pogardy. Tet deiret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen Iker, z zasianego ziarna. Ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. S2FS, tak będzie, wypatrujcie znaków. Jakie to będą znaki, rzeknę wam. W przód spłynie ziemią krwią Ensit, krwią elfów. Ziemia spłynie. Dobra. Także to jest taka przepowiednia, którą po prostu trzeba znać. Która naprawdę dość pomaga potem. Bo dzięki temu ogólnie wiemy, co się dalej będzie działo, na przykład w dwójce, w trójce. No i myślę, że też chyba w trójce to ma nawiązanie do trójki, chociaż nie grałem, ale na 100% w trójce się to pewnie wyjaśniło, ta przepowiednia. Dobra, komoda. Co jest w tej komodzie? Pochodnia. No pochodnia, średnio, jako że nauczę się kota, albo już potrafię go chyba robić i zrobię sobie po prostu eliksir kot i tyle. Idę się kąpać, spoko Agor. Do Wielebnego musisz iść, bo trzeba wiedźmy na widły. Aha, wiedźmy na widły powiadasz?
Babcia, stój! Chcesz jedzenie? Pytaj kogo innego, nie znam więcej. Kramarka se poszła w cholerę. Dobra, zostaw no. Ej, babcia, stój! Znowu mam całe nogi w gównie! Okej, okay, dobra, to... Nie powinno. Nic ciekawego miałam, nie powiesz chyba. O, jest! Chyba to jest przedostatnia babcia, którą, z którą możemy pogadać. Zapytaj no kogo kurde, innego. No kurde, no. Ze wszystkimi już gadałem, ale lipa. Co powinienem jej kupić? Jest wieprzowina! Jest, mam to. Mamy to, dobra. To mogę wypieprzyć, bo tego i tak chyba nawet nie mogę sprzedać. I wezmę sobie to. Okej, okay, dobra. Ogólnie szkoda, że jedna z tych babci dała nam właśnie sygnał wiecznego ognia. Trochę to było niefartowne. Krzesiwo chyba już mam. Właśnie mam. Komoda. O! Srebrny naszyjnik. To też się bardzo opłaca. Można wyrzucić ewentualnie. Poczekajcie. Gruszkę. Chyba gruszkę możemy wyrzucić, mi się wydaje. Chociaż gruszki są bardzo zdrowe, polecam. Dobra. Przez wiedźmę mleko kwaśnieje. No, bardzo, bardzo... Nie wiem. To, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie sprawdzałem, ci powiem. Dobra. Byliśmy... O, dobra, to chodźmy tutaj. Chodźmy już tutaj, jako że tu byliśmy. A nie pogadaliśmy z Harrenem Brogiem. Znaczy, gadaliśmy z nim, ale nie wykonaliśmy questa. Także chodźmy to zrobić. Tutaj będzie oczywiście zlecenie na utopce, które... Będą tutaj na tym przy brzegu jeziora. I tutaj był kiedyś taki żebrak, z którym mogliśmy pogadać. Ta mała Szani to niezła dupa. No, okej, okay, dobra. A jednak Max, trzeci rozdział osiągnąłem. Czwarty na pewno nie wybiłem w wieśku jeden. Bracken, lubisz kwaśne mleko? Powiem ci, że... O! Masz jest, to jest ten dupek. Słuchaj. A ty chcesz chyba wódkę, co? Chcesz wódkę? Dam ci nalewkę śliwkową, kurde, szkoda mi na takiego. Temerska żytnia też mi szkoda. No to masz lokalną wieprzówkę. Co za cienku. Kur! Co za cienku. Nie! Popsułem. Czekajcie, która jest godzina? Fuck. Popsułem, bo jak mu damy alkohol, taki mocniejszy, trochę spieprzyłem. Odpowiadając na twoje pytanie, powiem ci, że nie przepadam za kwaśnym mlekiem, aczkolwiek wiem, że jest zdrowe. Zapytaj kogo innego, nie znam więcej bajek. Także wiem, że jest zdrowe, dobra. Na szczęście to jest ten domek. Także tutaj to wyrzućmy. Załóżmy sobie to. To sobie weźmy. Dobra. Elegancko. Elegancko się udało. To dobry. A tu coś jest? Co to było? Aha, to był ten naszyjnik. Dobra, to mogę wyrzucić. I weźmy to. Ziemniaczki z cebulką, smażone na tłuszczyku i z kubek kwaśnego mleka. Polecam w pizdu. No, ej, może sobie kiedyś spróbuję, wiesz? Może mnie przekonałeś, ci powiem. Może kiedyś właśnie spróbuję sobie tak zrobić. Takie jedzonko. Dobra, także jeszcze raz idziemy do tego pana żebraka. Tylko ja nie wiem, czy nie potrzebujemy mocniejszego alkoholu. Właśnie nie jestem pewien. Tylko gdzie on był? O, jest tutaj, dobra. F5. Ale wyjdź stąd, dziadek, bo nie mogę z tobą pogadać. Kurde, no. Dziadek, wyjdź stąd. Panie żebraku, no kurde, no musiałeś tam sobie stanąć teraz, nie mogę sobie z tobą pogadać. Jasne, dupa, no. Nie. Wejdź stąd. Dobra. To chodźmy. O, mam tu ognisko. W sztukach będzie się można kąpać. Prześpimy się. Chwilę. Tylko musisz mieć prawdziwe kwaśne mleko. Bo ze sklepowego to szkoda gadać, mówisz. No właśnie, trochę prześpimy. Okej. Okay. Dobra.
I gdzie jest ten staruszek? Jest tutaj. Jest tutaj, robiąc zapis gry. Tylko nie pamiętam, jaki on chciał alkohol. Dobra. Mięso ze straganu rzeźniczki dziwnie smakuje. No tak, i teraz to nie jest ten. O, tam są, dobra. Musimy iść tamtędy. Bo wiem, że będzie miał jakieś informacje, tylko nie pamiętam już dokładnie jakie. Bo któryś z nich. Moja noga gnije. Kurde, no. Gdzie jest ten pieprzony? Gdzie jest ten gościu? Dobra, kij z tym. Nie ma go, to nie ma. Idziemy teraz sobie po prostu pogadać z... O, czekajcie, może przyjdzie. Nie ma go. Nie, to jest ten, ale nie mogę z nim pogadać. No kurde, gościu, wyjdź stamtąd. Nie wiem, czy nawet z kartonu mleko się odpowiednio skwasi. Też nie wiem. Na kwaśne mleko musisz wydoić krowę. No. Dobra, poczekajcie. Harrenbrock. Wiedźmy. Gdzie mam... Jak? No to... Aha, dobra. Z tym już gadałem, teraz po prostu się musimy iść przespać. I jestem ciekawy, czy powinniśmy... Czy damy sobie radę? Chyba tak, bo mi się wydaje, że tak. Aczkolwiek nie jestem pewien, zaraz to sprawdzimy. Dobra. Jest noc. Idziemy tutaj. O bogowie, walka. Dobra, udało się. Dobra, udało się. Chyba to nie wszystkie, mi się wydaje. Tylko ja miałem zlecenie na utopce, A, dobra, całe szczęście. Całe szczęście, że... Mam wykonane... Już quest wykonałem sobie. O, patrzcie, w Wiedźminie dwójce, jedynce nie można było oczywiście pływać, nie? Nie musiałem wyjść z wody. Bo one się często się bagują, wiecie? Dobra. Są zabite. Wszystkie. I teraz spotkamy Skojatel. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nenduan Svadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Harrenbrock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Harren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardel Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Dwan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harrena. Przykro mi, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury Wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Okej, okay, odpowiem na pytanie Bala Dominika. Tak, piłem mleko prosto od krowy. I ogólnie teraz trochę zapomniałem was zapytać, w sumie o wasze zdanie, co są... Jaką ścieżkę mam wybrać? Czy... Bo w sumie są trzy możliwe rozwiązania, trzy możliwe strony, w które mogę przejść tą grę. Jest tak, mogę grać po stronie elfów, po stronie ludzi, czyli zakonu płonącej róży, lub być neutralnym. Chociaż ta ścieżka neutralna jest dość trudna i szczerze,
Rzadko ją, wypróbowałem. Kurwa, jakie trudne polskie słowo, ja pier... ścieżka śniącego oczywiście. Pozwól im zabrać, mówisz? No, bo wiecie, bo ta decyzja będzie miała duże konsekwencje. To co teraz zrobię, to potem się w kolejnych aktach będzie się to przewijało i będzie tutaj to jakby... No dobra. Dobra. Skojatel. A reszta jest Geralt? Nie, przepraszam. Germont z Piwi? A panie Germoncie z Piwi, co pan uważa? Gdzie pan jest teraz? No w sumie teraz się zastanawiam, no bo... Albo jest Skojatel, albo właśnie Zakon Płonącej Róży lub neutralna ścieżka. Złodzieje, zabij, nie wolno kraść. Kurde, no to mam podzielone trochę tutaj poglądy, bo jest 1-1 i czekam na jakąś osobę, która pomoże mi wybrać tę decyzję, podjąć. Bardzo proszę, jak ktoś pomoże z czatu. To może neutralna. Oni walczą o życie, no tak, to prawda. Także no, czekam na trzeci komentarz, jakiejś trzeciej osoby. Daj im to, mówisz. Trudna decyzja. Potem to się będzie miało konsekwencje w kolejnych rozdziałach. Ta decyzja. Dobra. Niech będzie. Jaka chwila. Te towary są oszusta. Te towary, to mogę ci powiedzieć już, taki mały spoiler. Ten Mikul, znaczy przepraszam, ten Harrenbrock to jest zwykły złodziej i oszust. I to właśnie on jest złodziejem, bo to on ukradł te towary. Także te towary są przemycane właściwie dla bandytów. Także... Dobra, to pierwsze. Bierzcie towary. Zapłacimy ci. Nie jesteśmy przestępcami. Mamy trochę złota, skór i ziół. Wezmę złoto. Reszta mnie nie interesuje. Oto pieniądze. Weźmiemy tylko najpotrzebniejsze towary. Po resztę wrócimy później. Utopce nie będą więcej przeszkadzać. Wafail, Vadgern. Bywaj. Dobra. Czyli zachowaliśmy się w sumie... Myślę, że w porządku, z uwagi na to, że te towary, które tutaj widzicie, one są skradzione. To są kradzione towary, tylko że to... No jeszcze Wiedźmin o tym nie wie, Geralt jeszcze o tym nie wie, tylko dowiemy się to na dalszym etapie rozgrywki. Dobra, jeszcze tutaj to podnieśmy. I podnieśmy to. Dobra, chyba wszystko? Wszystko tak, czy nie? Dobra, chyba wszystko. I teraz możemy wracać. Możemy wracać do pana Harrena, powiedzieć mu, że... Uwielbiasz Skojatel, mówisz? Ja też lubię grać po stronie Skojatel, wiesz? Też lubię grać po stronie Skojatel. Aczkolwiek nie podzielam niektórych poglądów, które wyznają te niektóre elfy, szczególnie ich przywódcy. Dobra. Wyszło na to, że sprzedałeś nie swoje towary jak złodziej. No tak. Aczkolwiek... Znaczy, powiem ci tak. Tak obiektywnie ujmując, Geralt wcale nie musiał ich bronić, bo mógł po prostu zostawić je w cholerę, nie? Powiedzieć, że bierzcie sobie w cholerę i tyle, nie? Co mi do tego? Czemu mam się wtrącać, tak? Przecież właśnie teraz, dzięki temu, że wybraliśmy tą pierwszą opcję, to jest droga do neutralności, wam powiem. Dobra. Harrenbrock. Wiedźminie? Bo jakbyśmy się opowiedzieli... To już byśmy ponieśli potem konsekwencje, bo byśmy ich pozabijali wszystkie, potem doszłyby do walki, do krwawej jatki i potem ponieślibyśmy konsekwencje tego czynu. I potem wszyscy elfowie, czy elfy. Elfy byłyby na nas bardzo, bardzo złe. Zabiłem dla ciebie utopcę, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie, nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy?
To Skojatel, wiewiórki, młodzi nieludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wiedźminie. A przy okazji, co się stało z elfami? Pogawędziliśmy chwilę. Powiedzieli, że przyjdą po towar z komandem. Szaleli? Całe komando? Pod murami wyzimy to niebezpieczne. Gdyby ktoś na nich doniósł... Co masz na myśli? Wyznaczono nagrodę za głowy Skojatel. Bardzo wysoką. Lepiej zapomnij o tym wszystkim. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o Salamandrze. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o Salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj Wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. Żegnam. No, dobra. 200 orenów i dostaliśmy kolejny poziom. Kolejny poziom, także zajebiście. I już czytam komentarze. Tak, kocham ich. Oni tacy wygnali przez tych jubanych ludzi, bo elfy żyją dłużej i mają inne uszy i dlatego są zabijane. To nie fair jebać ludzi. Droga do neutralności. Ludzie często są przedstawione jako rasa ekspansywna w różnych grach i uniwersach. Wiek, ale jest mi ich żal. Uwielbiam ich. Braka, nagrasz Dragon Age albo Mass Effect? Wiesz co? Mam obie gry. Mam Mass Effecta i mam Dragon Age'a też. Także w sumie, czemu nie? Ja mogę nagrać. To też zależy od was, czy będziecie chcieli. Dobra. Tam jest Mikul, ale z nim chyba już gadaliśmy, tak? Gadaliśmy z nim czy nie? W sumie teraz nie pamiętam. Dobra, to chodźmy jeszcze do tego Harena Broga. Prześpimy się do rana. Prześpimy się do rana. I pójdziemy sobie oczyścić kryptę, bo chcę już lecieć do drugiego rozdziału, wiecie? Bo drugi rozdział chce rozpoczynać się długo. Masz jeszcze jakąś pracę dla Wiedźmina? Coś by się znalazło. Należy dostarczyć tę przesyłkę panu Kolmanowi do karczmy Miśkudłacz w Wizimie. Bez zbędnych pytań. Daj tę paczkę. Zaniosę ją przy okazji. Kolman ci zapłaci. No właśnie, i teraz zapomniałem o tym questie, szczerze mówiąc, i przez to, że to zrobiliśmy, to... A może Gothic? A może Gothic? No w sumie... ja bym chciał potem zagrać Gothica. Tak mi się wydaje, że po Wiedźminie, jaką jest serię z Gothica by trzeba, żeby ten... Na przemian nie było. Raz Gothic, raz jakaś seria. O, jest! Chyba to jest ten żebrak. Ja, prosty chłopak ze wsi, nie wierzę w kosmitów, ale wierzę w zabobony i czary. No tak, ja. Gdzie podziały się wszystkie sieroty z opuszczonych domów? Ta mała Sani to niezła dupa. No gdzie jest ten cholerny dupek? Chciał alkohol i już go nie ma. To jest ten? Nie mogę z nim pogadać. Bo oni się ogólnie czasami bagują. W tych budynkach. Nadchodzi zagłada. Białe zimno. No nie ma. Świat. Dobra, kij z tym. Kij z tym. Nie. W takim razie możemy teraz pójść do tego. Teraz gdzie możemy pójść właściwie? Dobra, idziemy do krypty. Gdzie podziały się? Nie ma tutaj co już robić, idziemy do krypty. I teraz tak, ogólnie przez to, że oddaliśmy, nie pozwoliliśmy tych towarów wziąć, to chyba będzie potem problem z tym questem, który wziąłem z tym Kolmanem, ale to zobaczymy jeszcze. Bo trochę tego nie pamiętam, jak to właściwie było, tam kilka było... Nie pamiętam dokładnie, ale właśnie przy jednej z tych opcji ten gościu ginął. I także nie wiem, czy nie wybrałem złej opcji, ale no to się okaże, dobra. Chodźmy tutaj tędy. Czy ja byłem w tych domach? Nie wiem, czy byłem w tych domach, chcę je sobie obszukać. I już wiem, gule i te fledery możemy spotkać wieczorem.
tutaj, koło tych chat. To w sumie mogłem tędy pójść po prostu. Oreny. Oreny. Ale fajne składniki. Kurde blaszka. O, patrzcie. Patrzcie na tego gościa, patrzcie jak umarł. Na krześle, znaczy na jakimś taburecie. Na taburecie padł. Gothic to jednak ma respekt. No ma respekt, no to prawda. O cholera jasna, no. Mój ekwipunek jest pełen. To nie jest Gothic. Tutaj jednak musimy trochę dbać o swój ekwipunek. W Gothicu to możemy mieć to wszystko w dupie, a tutaj... No niestety trzeba się troszkę postarać, żeby to jakoś... jakoś wszystko pomieścić, dobra. Rwiski kriek? Chyba się tego pozbędziemy, mi się wydaje. Albo tego krzesiwa, po cholerę nam to krzesiwo. Dobra. Jedna ważna rzecz. Proszę was o ocenianie moich historii fantastycznych, zostawiając emotkę. Spoko. Dałem nawet łapkę w górę pod ostatnią. Musimy iść tutaj, to dobrze. Umarł na śmierć. No umarł na śmierć niestety. Umarł na śmierć. O, jest jaskółcze ziele. Dobra. Jaskółcze ziele. Dobra, idziemy tędy. Jednak nieskończony ekwipunek to jest wygoda. No jest wygoda, bo nie musisz się niczym przejmować. Możesz brać wszystko, co chcesz, a w Wiedźminie tak nie jest. W Wiedźminie jest ograniczenie i trzeba jakoś z głową brać niektóre rzeczy, a niektóre po prostu zostawiać. I tyle. Ej, poczekajcie, bo tu jest... No, Abigail. Zajazd. Dobra, idziemy tutaj. Trudno się mówi. Mówi się trudno, żyje się dalej, przyjaciele. Bo podnieśmy to wszystko. Ja tu nie byłem? Okej, tu jest ognisko. Dobra, musimy sobie wypić kota. Musimy sobie wypić eliksir kot. O. Będziemy sobie na tym. Medytować na takim fajnym posłaniu. A kto umarł, ten nie żyje. Kto nie żyje, ten nie pije. Na privie możecie mi pisać, co nowego zmienić w moich historiach. Spoko. Alchemia. O nie, nie mogę zabić kota, czego mi brakuje. Querby. O kurde. To trzeba zrobić. Puszczyk. Ale cholera jasna. Dobra, czekaj to. Jest. Eliksir z oka przerazy, musimy go wypić. Dobra. Okej. Cholera, no brakuje nam składników. I co, i będę po ciemku walczył? Po ciemku będę walczył? No jak? Tak, wiem. Bracken, czy masz jakiegoś ulubionego Pokemona? Pikachu. Chyba Pikachu. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gule. No właśnie. Problem jest z tym, że tutaj są gule. Widzicie? Tam są gule. Znam pewien sposób, po prostu będę je tutaj wyciągał, ale kurde, zawsze miałem kot, jak tutaj wchodziłem, zawsze. Dobra, udało się. Szczątki. Możemy sobie wszystko wziąć. Problem jest z tym, że jest całkowita ciemność.
Ale nie martwcie się, bo ja nic nie widzę i wy też nic nie widzicie, także się nie przejmujcie niczym. Kurwa! Trafił mnie. O, fajnie, że wyskoczyły. Dwa. Chciałem jednego tylko. Chyba zrobimy tak. Jednego zabijemy, czy nie? Nie zabijemy, ale dupa. Kurde. Cholera jasna. Walka z dwoma to ryzyko. Ja wiem. Ja wiem, że nic nie widzicie, ale niestety ja też nic nie widzę. Dobra, zabite. Walka w ciemnościach egipskich, prawda? Taka walka jest najlepsza. Taka walka jest najlepsza po prostu. Kurde, blaszka, no. Żebym ja nie miał tego eliksiru. Ogólnie powiem wam, że ja nie oglądam Pokémonów. Pokémony oglądałem kiedyś, dawno temu. Natomiast teraz oglądam sobie anime, japońskie oczywiście. Mam już krew w guli. Oglądam sobie japońskie anime, natomiast... Miejsce mocy. Aha, dobra. Nie mogę na razie z nich korzystać, jako że... Czekajcie sobie zapis gry. Nie było mnie przez chwilę, ale jestem. No, Geralcie, jak to się mogło stać, że ja nie potrafię tego? Cholera jasna. O nie, czekajcie, bo tu gdzieś jest gór chyba. Ja tu nic nie widzę nawet. Ja stąd muszę iść. Nie, ja stąd idę, no, kurde. Naruto oglądasz? Powiem ci, że ja Naruto nie oglądam, ja oglądałem Bleacha, obejrzałem wszystkie odcinki Bleacha. Dobra, zrobimy w ten sposób, że pójdziemy tutaj. Nauczymy się tego. Dobra, nauczyłem się. Czekajcie, pauza. Dobra. Fuck. Chodźcie za mną. Ej, poczekajcie, bo ja tu nic nie widzę. Pokiń się, trzy gule. Trzy gule mnie gonią. Ale dupa. Czego nie potrafisz? Powiedz mi, gdzie znaleźć składniki na eliksir kot. Bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wiem, że jest mi potrzebne kuiberf. Coś takiego to się nazywa. Dawaj, dawaj, atakuj, no atakuj, Geralt, no co jest z tobą? Dawaj. Jasna dupa. No nie, jasna dupa, jasna. No biegnij, Geralt, co jest z tobą? Wypij to. Uciekaj. Regeneration, proszę. Dobra. No. No, uciekaj, dobra, udało się. Udało się, troszkę się pogoniłem wokół. Jako, że gram na trudnym. Udało się. Jest, mamy to. German, ty oglądasz jakieś kreskówki? Może polecisz coś? Ja oglądam, tak jak wam właśnie mówiłem, anime japońskie i mam ich masę, także jeżeli ktoś się chce, ktoś chce jakieś linki albo coś, to mogę podesłać, bo oglądam tego masę całą. I te anime niektóre są bardzo ciekawe. Te, które ja oglądam oczywiście, bo... Znaczy mi się bardzo podobają, o. Chyba, chodź panie Gulu. Chodź panie Gulu do światła, żeby widzowie mogli zobaczyć, jak cię zabijam. Chodź tutaj. Okej. Okay. Zawsze lubiłem tą kryptę, nawet lubiłem ją, tak wiecie, po ciemku, bo
To jest świetna taki klimat jest w tej krypcie. Zawsze lubiłem właśnie po ciemku zwiedzać tutaj te tereny. Dobra. Także zabite są te góle, mi się wydaje. Nie. Kurwa. Musimy teraz iść tędy. Braka nas z napisami polskimi. No tak, no a co przy... Ja nie oglądam... Ja nie znam japońskiego. Japońskiego przecież nie znam. O, pamiętam jeszcze. Kurde, żebym coś jeszcze widział tutaj. Żebym tutaj coś jeszcze widział, to by było dobre. O, jest ciało. Ile rzeczy tam było, dobra. Mamy to, mamy to. Ale tu pamiętam, że był jakiś kamień, wiecie? Z tego. Jeden z trzech kamieni. Aha, tu jest ghoul, dobra. Idziemy stąd na razie. Anime na razie muszę ograniczyć do hentai, mówisz? No ja ogólnie hentai zbytnio nie oglądam. O, fajnie, że moje psy akurat sobie teraz postanowiły poszczekać. Bo w sumie czemu nie? Dobra pora na szczekanko. Nie wiem, kto wypuścił moje psy o tej porze, ale niezbyt to był dobry pomysł. Dobra, tu jest wszystko przeszukane. Idziemy teraz... Poczekajcie, co ja teraz mogę zrobić? Ja mało się odzywam, bo gram w WOTA. Okej. Okay. A jeszcze Germoncie. Germoncie z piwie, coś mi jeszcze poradzisz odnośnie tutaj tego podgrodzia, bo zostało mi już chyba tylko jeden quest do zrobienia. Tak. Z tą Westą Hood mi został quest. I to chyba tyle. A właśnie, dobra. Idziemy do pani Abigail, pani wiedźmy, żeby właśnie ten... Żeby właśnie oddać jej czaszki Bargestu. A Bracken, masz spośród anime jakieś takie miłosne? Mam sporo takich. Jak chcesz, to mogę ci wysłać tytuły na... Czego chcesz? Na Discordzie oczywiście, także ci potem... Tylko mi przypomnij o tym, to ci wypiszę kilka zajebistych tytułów, które są naprawdę warte obejrzenia, dobra. Znalazłem twoje... Świetnie. Jeszcze nie mam. Pośpiesz. Aha, jeszcze nie mam, dobra. Spoko. Dobra. To w takim razie... Chodźmy tutaj. Kaskurczę się. Ej, dajcie mi chwilę. Może ja pójdę te psy jakoś uspokoić? Nie wiem, czy wam to nie przeszkadza, aby. Czy wam to nie przeszkadza, jak one szczekają? Dobra, to napiszę na priv. No spoko. Ale kurde! Jak to było z tymi kośćmi jeszcze? O, to jakieś widzę, patrzcie. Jakiś pijak po imprezie. Lepiej zachować czujność. O, węgorz, witaj. Witaj, przyjacielu. Wesna Hood, okej, jest Wesna Hood. Dobra, dajcie mi sekundkę, pójdę psy trochę uspokoić, tu zapiszę grę oczywiście. Muszę iść po psy trochę, także dajcie mi sekundkę. Marnuję czas. Zjadłbym coś. Może powinienem się pośpieszyć. Ładne rzeczy. Ech, co za czasy. Suszy mnie. Marnuję czas. Patrzaj ta tam pod borem. To niepoważne. Zęby szczerzy chwostem macha, raźno podskakuje. Śmierdzi. Czemuż to tak wesoła ta leśna bestia? Widno jeszcze nie żonata, kiedy... Ładne rzeczy. Au, au, au. Thank you.
marnuję czas. Nikt nie chce się zmierzyć? Pięść mnie świeżby. Może powinienem się pośpieszyć? A, coś mnie rwie. Brak odważnych? A, coś mnie rwie. Stary już jestem. Nie, to niewybaczalne. Nie ma się gdzie śpieszyć. Może powinienem się pośpieszyć? Żadnego wyzwania. Bogowie, dodajcie cierpliwości. Brak odważnych? Marnuję czas. Patrzaj, tata, słyszy mnie. Wilczysko tańcuje. Zęby szczerzy chwostem macha, raźno podskakuje. Czemuż to tak wesoła ta leśna bestia? Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak wyja. Stary już jestem. Stary już jestem. Bogowie, dodajcie cierpliwości. Marnuję czas. Co to? Pięść mi świeżby. Może powinienem się pośpieszyć? Słyszy mnie. Ładne rzeczy. Może powinienem się pośpieszyć? To niepoważne. Marnuję czas. Co to? Śmierć tu. Ho, lipcia. Patrzaj, ta tam pod borem wilczysko tańcuje. Bogowie, dodajcie cierpliwość. Raźno podskakuje. Zjadłbym coś. Już to tak wesoła ta leśna bestia. Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak. Chyba nie doczekam się prawdziwego śmiałka. Zjadłbym coś. Śmierdzi tu. Komu by tu przypieprzyć? Co to? Ho, lipcia! Żadnego wyzwania. Patrzaj, ta tam pod borem wilczysko tańcuje. Zęby szczerzy chwostem macha, raźno podskakuje. O, właśnie. Czemuż to tak wesoła ta leśna bestia?
Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak wywija. Au, au, au. Patrzcie na tego. Właśnie chciałem wam to pokazać. Tylko nie wiedziałem, kiedy on będzie śpiewał. Ale to... jest ogólnie bardzo fajne. Kurde, musiałem te psy... aż cztery psy wciągnąć do domu, to trochę zajmuje czasu. Dobra, teraz tak. Zoltan, słuchaj. Geralt? Dobra. W tego pokera można grać o poważne pieniądze? Zdziwiłbyś się, jak popularna to gra. Powstały i upadły przez nią całe majątki. Niektórzy podchodzą do tego bardzo poważnie. Jak mogę się przyłączyć do gry? Tam przyłączyć. To nie sekta. Weź tylko pod uwagę, że zawodowcy nie będą tracić czasu na grę z nowicjuszem. Polecisz mi jakichś partnerów do gry? Tak na początek. Tu w okolicy może grać Odo, na czymś się musiał wzbogacić. Jest jeszcze Haren i Mikul, oni wiem, że grają. No i możesz zagrać ze mną. Wszyscy poza mną to płotki. Prawdziwi gracze siedzą w wyzimie, ale nie bój nic, dam ci fory. A kiedy będzie można uznać, że już nie jestem nowicjuszem? Wygrasz parę razy i wieści się rozejdą. 3-4 zwycięstwa i już będziesz się orientował. Okej, okay, dobra, spoko. Także w końcu mamy ten rozpoczęty quest. Czyli ten kościany poker. Dobra. Masz jakiś pomysł, jak wyjaśnić tę całą historię z moim zniknięciem? Śmiercią, Geralt. Śmiercią. 5 lat temu w czasie pogromu w Rivii jakiś skurwysyn wbił ci widły w brzuch. Wykrwawiłeś się na moich oczach na brudnej riwskiej ulicy. Widziałem już wystarczająco dużo trupów, żeby mieć pewność. Chociaż zdarzają się przypadki niewytłumaczalne. Dodatkowo z tego, co pamiętam, wiedźmińskie mutacje poważnie zmieniły twój organizm. Mimo wszystko ciężko w to uwierzyć. No. Także musimy chyba... Znaczy właśnie nie... Zoltan, muszę już lecieć. Nie? Chyba nie. Odo, Mikul, Haren. Okej, okay, spoko. O, wygrałem z Zoltanem. Super, to mi się zaktualizowało oczywiście. Dobra. O, jest! Ten gościu, dobra. Z nim trzeba pogadać. Z nim jest quest, to jest bardzo ważna postać w tej grze. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. W tej części, to jest bardzo ważna postać. Kupiec Leufarden, z tych Leufardenów. Z tych czy nie z tych, odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami Wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy. Cześć Piotrek, witaj. Ominąć kwarantannę. Cieszę się, dlaczego że jesteś? Akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię, co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki. Okej, okay, dobra. Ale to chyba jeszcze nie wszystko. To chyba jeszcze nie wszystko. Jakie? Dobra. Chcę z nim pohandlować i chcę mu posprzedawać te pierścienie wszystkie, bo ja tego nie potrzebuję. Także to mu sprzedam. To mu sprzedam, to też. To też. Bursztyn sobie zostawię chyba. To tak samo, to też, to wszystko trzeba posprzedawać, bo to nam nie jest potrzebne. Chyba szafir też nie jest nam potrzebny, mi się wydaje. To sobie możemy zostawić na razie, bo nie pamiętam, czy był jakiś quest z tym związany, chyba nie. Dobra. I teraz musimy sobie pogadać jeszcze z panem karczmarzem. A czego tu chcę? Czego tu chcę, właśnie. Ja bym chciał udziec barani, nie. Ja cię tylko oddam rzeczy, panie przyjacielu. Właściwie ja bym sobie to jakoś uporządkował to. Alkohole dałbym tutaj, na górę na przykład. Albo w ogóle mu to wszystko dać w cholerę. Ja tego nie potrzebuję, bez sensu. Nieznany eliksir, woda w butelce, tego nie potrzebuję, tego też nie. Znaczy nie. Kurczaki,
Mam w sumie ten łódź z barani. Dobra, to wszystko na razie mogę pochować, bo tego nie potrzebuję. Tego też nie. Tego też nie. Dobra, poczekajcie. Jak to chcę jakiś porządek tu jest sobie, chcę zrobić. Tak samo tego, tego też nie potrzebuję. Tego też nie. To też. O, dobra. Czyli tak, jedzonko będzie tutaj. Albo tu będzie jedzonko, w tym. Tutaj będą jakieś chusty, jakieś kwiaty, alkohole, eliksiry. Jakaś tutaj takie te. O, dobra. Trochę poukładane, tego też nie potrzebuję. Jest chyba w porządku, to wszystko jest oczywiście nasze. Weźmy sobie trochę jeszcze tego jedzenia, tak, weźmy sobie wszystko. Dobra. I w sumie to też możemy wziąć, tak, dobra. I co tu jeszcze potrzebujemy? Chyba to wszystko. Tego w ogóle nie potrzebujemy, dobra. Jest zajebiście. Dobra, i lecimy z questami. Coś poda. Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa. No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. O, chyba pierwsze? Nie oburzaj się. Tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby tak sympatycznej dziewczyny. Komplementy to umiecie prawić, panie. Coś podać? Na razie nic. A jak to było? No, chcesz powiedzieć? Jak śmiesz. O nie. Odwal się, bez. O nie, obraziłem ją niechcący, przepraszam. Przepraszam, obraziłem cię niechcący. Nie, bo chcę z nią quest ten wykonać. Mogłeś za tą szmatę puknąć wieśniaczkę, tak mówisz? Ale mam tą szmatę, wiesz? Mam tą szmatę. Szafie możesz dać jakiejś kobiecie w zimie i ona też ci może coś tam dać. Czemu wszyscy kupcy są tacy o tyle lepsze kilo handlu i niż to na roboty, no tak. Dobra. To sobie jeszcze raz przewinę, bo to już gadałem, u was stoi. Dobra. A miałem i sprzedam u ciebie te wszystkie rzeczy, bo tego nie potrzebuję. Jakie? No, spierdzieliłem, wiem. Ale na szczęście są szybkie zapisy, które robię. Bo wiem, że chyba jakoś trzeba było z nią pogadać. Albo może nie pogadać, tylko po prostu. Bo jest z nią quest, wiecie? Jest z nią quest, tylko nie pamiętam, jak się go uruchamiało. Zaraz zobaczymy. Chyba, że on się sam uruchamiał w sumie. A czego tu chcę? Dobra. Także jeszcze raz, tego wszystkiego nie potrzebuję. Tego też nie, tego też nie. Tego też nie. Dobra. Czekajcie, ja mu to wszystko ten. Tu. Dobra. To potem sprzedam. I jest zajebiście. O. Tak. Okej, wspaniale. Jest wspaniale po prostu, dobra. Tak. No. I teraz mogę wyruszać. Jeszcze raz F5. Piotr, ciasną drogą przez. Co? Herwarus zapierdalała czekalbary. Dokąd biegniesz, mój malutki? Wódki, szukam wódki. Hejcha, wypijmy piwa. Hejcha, wypijmy piwa. Niech się głowa kiwa. Ja ten quest obowiązkowo robię. Ja też ten quest chcę zrobić. Coś. Na razie. No. Nie obu. Komplement. Coś. Dobra. Dobra, to na razie kij z tym. Kij z tym w takim razie. Mamy questa. O, zastanawiam się teraz, co możemy zrobić w sumie. Dobra, wiem, co teraz możemy zrobić. Poczekajcie. Chodźmy się przespać po prostu, ale nie mam krzesiwa, bo teraz sprzedałem wszystko. Dobra. Ogólnie mam nadzieję, że ten quest się odpali. Bo to wygląda w ten sposób, że musimy iść spać do północy. Germoncie z piwi, jak to było? Z tym questem w sumie. Chcę odpocząć. Tak. Bo wiem, że napadli na nią jakieś bandyci, mi się wydaje. Tylko to było chyba o godzinie o północy, to było, mi się wydaje. Dalej już jestem. Zostań tam, gdzie jesteś.
Agor, spoko, polewię ci zaśpiewam, dobra. Ja tu teraz tego nie będę czytał, bo jest ten, poczekajcie, tam. Musimy wyjść tędy. Bijesz się jak baba! No właśnie, też tak myślałem, że wystarczyło chyba tylko się przespać, ale nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Bo wiem, że to gdzieś było tutaj, jak ją zaczepiali. A! Dobra, jest. Zostaw tego kupca. Ej, zabił go. Ej, kurde, no. Wygląda na to, że panna Wesna ma problem. Zostań tam, gdzie jest. Zostawcie mojego ekspa. To je moje, zostaw to. Co tutaj się dzieje? Spełnimy twój warunek, dzieweczko. What the fuck? Co tu się stało teraz? Zobaczymy, jacyście mocni. Co teraz się stało tutaj? Pomożesz mi jeszcze trochę? Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. Oczywiście. Oczywiście. Geralt, jak to powiedziałeś, to po prostu wiesz. Trzeba się było poddać. Zobaczymy, jacyście mocni. Dobra. Ogólnie, ci debile, ci najemnicy mi spieprzyli dialog, bo ogólnie to był dialog przed tym. I oni tam gadali, że nam chcą ją chyba zgwałcić czy coś i właśnie ten. I wtedy Geralt się wtrącał, no i mogli się pomóc, albo ją zostawić oczywiście, nie? No ale dobra. Musimy pójść do domu. I jej dom jest tam. Musimy iść. Ona ogólnie nam tam mówiła, gdzie jest ten dom, ale musimy się po prostu przejść i tyle. Dobra, chodź. No chodź Wesna, ale chodź szybciej trochę. Ej, mam nadzieję, że mi się ten quest nie zbugował, że wszystko jest w porządku. No jeszcze by tego brakowało. Dobra, chodź Wesna, chodź. Nie ma się gdzie spieszyć. Nie ma się gdzie spieszyć. Jest. Jest już późno. Chodź Wesna, ale biegnij szybciej, kurde no. Dawaj Wesna. Musimy ją prosto odprowadzić do domu, wiecie? Musimy ją odprowadzić do domu. Okej, dobra. Nie rób mi krzywdy. Ale przesuń się Wesna, przeszkadzasz mi trochę. Jak ja uwielbiam walkę w jedynce, wiecie? Naprawdę. Ja nie wiem jak wy, ale mi się zawsze podobała. Dobra. No zostaw tego kupca. Dobra, udało się. Psy! To te demoniczne psy! Nie bój się, już ich nie ma. Nie używałem grupowego, bo na początku pojawił się jeden, potem pojawił się drugi i trzeci. I zdążyłem zabić dwa z trzech i potem był trzeci. O, patrzcie, to jest jakaś małpka. Właściwie, co to jest za stworzenie? Zawsze mnie zastanawiało. Co to jest za stworzenie, które tutaj biega? Dobra, nieważne. Chodźmy stąd. Ale w sumie byśmy te kapliczki potem mogli porozpalać, ale no to może zróbmy to już na kolejnym live'ie. Zobaczymy. Na razie chodźmy tutaj. Bo jak to zrobimy, to jest nasz quest główny, można powiedzieć, bo bez tego questa to dalej nie zajdziemy. A jeszcze chcemy wykonać questy poboczne na tym live'ie dzisiejszym. Na tym podgrodziu jest tak spokojnie jak na wojnie. Tu pierdolnie, tam pierdolnie i znów spokojnie. Kurde, gadasz jak Zoltan Chivaj normalnie. Zostawcie Wesnę. Proszę ją zostawić. O, teraz mogę użyć grupowego. O, widzicie? No nie, no kurde, ile tu ich jest? Znaczy w sumie nawet dobrze, bo... W sumie nawet dobrze, bo... Te, wiecie co? Te quest wykonam z tymi czaszkami. Uwzięły się na nas, jakby coś nimi kierowało. Lepiej chodźmy, jesteśmy już blisko. No nie uwzięły się, tylko po prostu one przy tych kapliczkach się... respią, wiecie? Przy kapliczkach się pojawiają po prostu, dobra. Mamy już zlecenie na Bargestę wykonane, jesteśmy już bardzo blisko. Ten dom jest jej chyba na końcu. Albo ten. To jest, albo ten pierwszy dom jest jej, tej Wesny, albo ten ostatni, teraz nie pamiętam dokładnie. Chodź. Chodź Wesna, chodź. Chodź, nie, chodź. Dobra.
Dali się oklepać jak nowigradzkie kur, no tak. Brak MP4, co napisałem wyżej. Co napisałeś? Może się śmiać, ale czy nowe anime wychodzi? Tak, nowe anime wychodzą cały czas, ale zależy jakie cię interesuje. No i jesteśmy tutaj chyba. No, to jest jej dom chyba. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Mieszkam z babcią. Nie chcę gorszyć staruszki. Czemu nasze spotkanie miałoby ją gorszyć? Zgorszy ją cokolwiek. Chyba, że będziemy się umawiać jedynie na wspólne modlitwy. Ale poczekaj. Znam jedno takie miejsce. Stary młyn. Jest tam cicho, spokojnie. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. Nie chciałabym, żeby przeszkodził nam duch młynarza. To nawet lepiej, że tam straszy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw. Żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi. No to do zobaczenia jutro po zachodzie słońca. Rozsypiemy trochę mąki. Przynieś z sobą winko. Ja zrobię coś dobrego do jedzenia. Dobra. Spoko. Quest zrobiony oczywiście. Dobra. Niech mi ktoś pomoże! No idę przecież, chłopi. Nie, kurde, zaatakowałem chłopa niechcący. Ja pierdzielę. No i muszę ich zabić teraz. Ja pierdzielę. A i tak nigdy was nie lubiłem, wiecie? My jesteśmy milicja. W porządku, pilnuję. Kurde, nie chciałem was zabijać, no ale trudno się mówi. Nie trzeba było ze mną zadzierać po prostu i tyle. Dobra. Ja znalazłem Akame ga Kiri, na razie jest bardzo dobre. O kuźwa. Powiem ci, że nie polecam ci oglądać tego anime w twoim wieku. Bo... Nie, to niewybaczalne. Potem jest naprawdę ciężko, ci powiem. Dobra. Ja się załamałem, jak można powiedzieć, jak obejrzałem całą tą anime, się po prostu załamałem. Dobra. Ratunku! Morderca! No stój! Dobra, super. Podnieś to. A propos, tam jest taki boss, można powiedzieć, znaczy jeden z takich potworów, które są na zlecenie tego wielkiego królewskiego łowczego. Kurde, ile tutaj tego jest? Nie tym. Kurde. Ale już zabiję to. Dobra, zajebiście, udało się pozabijać wszystko. Napieprzałeś się pod Brenną, mówisz? Milicja to była w PRL-u. Na tym podgrodzie to jak pod Brenną jest. No, w sumie racja. Okej. Okay. Kły psa. W sumie się przydadzą. Bo w rozdziale drugim jest taki głupi quest, szczerze mówiąc, że musimy zabijać psy. Ja nigdy tego questa nie robiłem, bo... No bo nie po prostu i tyle. Ale jest taki quest, że musimy zabijać... Że możemy oczywiście, nie musimy. Zabijać psy. Bo jakiś kurde sadystyczny ogrodnik postanowił sobie, że chce zęby psów, nie? Czy tam coś takiego, nie? Okej, tu jest ta bestia. Kurde, nie trafię. Dobra, udało się. Wszystko. Ja robię 100%, ale w sensie jakim? Jakże 100% robisz? Sadło psów... O właśnie, no, to było sadło psów chciał, dokładnie. O! Utopiec, patrzcie. Jego to się nie spodziewałem. Trochę będziemy musieli pójść w siłę, bo nasze ataki są na razie dość słabe, szczerze mówiąc. Okej, okay, tam jest taki tam jest topielec. Tam jest to topielec niczym w gotiku. I on jest bardzo mocny, szczerze mówiąc. Nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie w ogóle z nim zawalczyć teraz.
Ja bym na razie poszedł się przespać, mi się wydaje. Także chodźmy się przespać. Rozdajemy trochę w talenty. Z uwagi na to, że trochę ich mamy. I w co ja bym poszedł? Wy. Poczekajcie, w co mogę tu pójść? Wytrzymałość. Odporność na zatrucia. Regeneracja energii. Odbijanie strzał, zbicie, walka wręcz. To takie średnie. To. Nie wiem, szczerze mówiąc, co chcę pójść. Tego to ja nie chcę. Dobra, pójdziemy sobie może w to, wiecie? Tak się teraz zastanawiam, czy pójść na przykład w to. Chwila. Szybki czy silny? Dajmy tak. Obrażenia plus 20. Tutaj zrobimy tak. Okej. To tak średnio raczej. Krwawienie. Dobra. Jeszcze to może? Tu się zastanawiam teraz. Dobra, jest w porządku. Tyle na razie wystarczy. O! Jest, mogę zabić kot w końcu. Jest! Mamy kota! Jest, udało się. Tylko musimy się przespać do północy. Bo teraz zastanawiam się, gdzie mam pójść. Dobra. Prześpimy się do rana. Prześpimy się do rana nawet. I pójdziemy teraz tą kryptę oczyścić do końca, wiecie? Jak coś, to piszę historyjkę na konkurs, więc będę mniej uważał, co robisz. No spoko. Spoko, ja teraz idę do krypty jeszcze raz. Nadchodzi zagłada. Jest! Poczekaj. Mamy go. Kurde, alkohol, co ty chcesz? Lokalna wieprzówka, nalewka. Kot. Germoncie z Rili, pamiętasz może, co on chciał za alkohol? Bo on tu chciał jakiś alkohol mocny. Dać mu nalewkę, bo tak, lokalne wieprzówki nie chciał. Dać mu wiśniówkę na spirytusie czy nalewkę śliwkową? Mów. Mów, Germoncie z Piwi. Germoncie z Piwi, proszę powiedzieć mi. Wiśniówka na spirytusie czy nalewka śliwkowa? Nalewka, mówisz? Co za cienkus. No kurde, no. Ale żeś mi powiedział teraz. Ja chyba gry nie zapisałem, mi się wydaje. Kur. No dałem mu tą nalewkę. Może jak dobrze pójdzie, to wrzucisz niedługo. No to ja się bardzo cieszę. Dobra. To jest tutaj. Pozabijaliśmy wszystko. Tak, pozabijaliśmy wszystko. Idziemy się przespać na kurde, no. Żeby zadowolić tego gościa, to serio, jakiś alkohol musimy mieć z kosmosu chyba. Albo białą mewę zrobić. To jest... Nie wiem, może białą mewę mu dać. Aż zaryzykuję. Tu. Zastanawiam się. Biała mewa. Mogę zrobić w sumie, czemu nie? Prześpimy się, bo ja wiem, że on będzie chciał bardzo mocny alkohol, ale nie wiem który. Dobra, udało się. Jest, to jest ten. On już się chwieje. Już się chwieje, szybki zapisik robimy. Kiedy biała mewa wejdzie za mocno, no właśnie. No mam białą mewę, chcesz? Czekaj, gdzie jest? Masz. Co za cienkusz? Jak to cienkusz? Co ty pieprzysz, gościu? Jaki cienkusz, kurde, to jest biała mewa, człowieku. Czy ty w ogóle wiesz, co to jest? O czym ty teraz powiedziałeś? Co ty teraz powiedziałeś, gościu? Biała mewa za cienkusz. No i po prostu mnie rozwalił, no. To co ty chcesz, kurde? Moja noga gnije. O, już z nim nie mogę pogadać. Nadchodzi zagłada. Białe zimno. Nie sądzisz, że aż tak. Moja noga gnije. O, już z nim nie mogę pogadać. No co za dupek. Normalnie nie wierzę.
Ojejku, nie mam krasnoludzkiego. Nie mam krasnoludzkiego. Krasnoludzkiej wódki nie mam niestety. Mam tylko takie zwykłe. Dobra, masz. Co za cienkusz. Dobra, mówi się trudno, nie mam tego alkoholu na razie, nie wiem co on by chciał. Pewnie jakiś krasnoludzki bimber by chciał, ale ja takiego na razie nie mam przy sobie. Także idziemy do krypty, nie zwlekajmy, nie odwlekajmy tego. Lecimy do krypty. Zabijemy resztę guli, musimy znaleźć też ten kamień taki, który jest potrzebny do zrobienia miecza zrąbistego, który sobie potem zrobię. I potem co możemy zrobić, poczekajcie, jakoś to poukładam w głowie. Czyli tak, krypta, Vesna była, teraz pójdziemy potem topielce, zabić topielca, po prostu topce, potem do Vesny, do młyna. I przy okazji potem ten grobowiec tego gościa, tylko tam są echinopsy i jest ich dużo, wiecie. O, na moście musimy tam pójść, bo tam jest Kalkstein, którego napadli i trzeba mu pomóc. Także idziemy teraz tutaj uratować pana Kalksteina z opresji przed bandytami. O dziwo, patrzcie, tam są strażnicy miejscy, nie? I patrzcie, mają to gdzieś, że terroryzują alchemika, nie? I musimy mu pomóc, my oczywiście. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz dziady go, albo... Albo co? Wiedźmin, zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Nie sądzę. No ja też nie. O! Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Jestem niewinny. Nie sądzę, I don't think so. Patrzcie, grupowy. Naciskam grupowy, nie? I zabijam wszystkich. O, i patrzcie. Nikt nie podskakuje, salama! Elegancko, bęk. Pozabijani wszyscy. Bez problemu, bezproblemowo. Dziękuję, Wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kaer Morhen. Prawie robi wielką różnicę. Dokładnie, prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Vesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Tak, to była dobra decyzja, a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Dobra. Muszę jeszcze raz przemyśleć. No kto tam jeszcze ze mną gada? Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Lepiej go nie drażnij, to potężny alchemik. Kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak Glade będzie, tam mnie szukaj. Dobra. Także teraz... Aha, Kalkstein, mam na ciebie ten. Mnie? Co cię tu... Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Dobra.
Teraz to wszystko przeszukajmy. O kurde. I musimy zbierać te brosze w kształcie salamandry. Bo to jest questowe oczywiście. Dobra. No i się trochę wzbogaciliśmy. Weźmy miecz jakiś. Weźmy jakiś mieczyk. Temerski miecz żelazny. On troszkę kosztuje, z tego co pamiętam. Dobra. I wszystko. Możemy teraz tam iść. Lecimy do krypty. Lecimy do krypty. Venter. Jestem wyznawcą mojego boga Ventera, który daje mi olśnienie, bym pisał historię. Venter nie występuje w żadnej grze. On ujawnił mi się oraz prosił mnie, bym tak go nazwał. Okej. A gorzej, czy ja mam się martwić o to? Bo naprawdę. Mi to nie przeszkadza, że w bractwie jest tyle osób, które mają różną wiarę, ale kurde. Zazwyczaj mają kogoś, kto istnieje, a Venter, ja nie wiem, ja nie kojarzę tej postaci. Okej. Dobra, zbieramy wszystko. Chociaż to się respi z tego, co widzę. Dobra. Idziemy do krypty pozabijać te gule. W sumie, no, wypiję ten kot, jako że już go zrobiłem. Piotrek, o co chodzi w tej gierce? Jest to Wiedźmin, witaj. Witaj, przyjacielu. Jest to Wiedźmin, część pierwsza. Także... Poczekaj, użyję sobie kota. Dopiero nie... Zacząłem niedawno grać Wiedźmina, także zapraszam. Ogólnie o co chodzi w tej gierce? No jest to jakby ekranizacja, znaczy ekranizacja. Gra zrobiona na podstawie książki, ale jakby nie tylko wydarzeń z książek, to się, ta gra się dzieje po tym. Po tym wszystkim, co było w książkach. O, to tak ci mogę to powiedzieć. Jest to ciąg dalsza historii po książkach Sapkowskiego. Oczywiście po tych książkach pierwszych, nie? Bo teraz wiem, że wyszły te do Wiedźmina trójki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mówię o tych do chyba ostatniego życzenia, mi się wydaje, tak? To ostatnie życzenie chyba było ostatnią książką. Albo nie jestem pewien w sumie, nie pamiętam. Dobra, czekajcie, wypiję sobie kota. Jest tutaj kot? Jest. A skąd wiedzą, co się działo potem? No bo właśnie Sapkowski z nimi współpracował i to właśnie jest na podstawie tego, co... Kurde, po co ja tu przyszedłem? Tu nic nie ma przecież. Tu nic nie ma. What the fuck? Serio? Użyłem eliksiru tylko po to. Ogólnie... chodzi o to, że... Poczekaj. Tylko tutaj to przeszukam. Chwila. Tu nic nie ma, serio? Ogólnie CD Projekt Red współpracowało z twórcą i w ten sposób stworzyli tą grę. I powiem ci, że ta gra jest naprawdę, jeżeli chodzi o fabułę... Ale czemu tu jest... Tu przecież jest... I tam jest ghoul. Tam jest ghoul. Czemu tam się nie mogę przedostać? What the fuck? A, już wiem. Bo to się potem odblokowuje fabularnie. Dobra, dobra, dobra. Czaję, o co chodzi. Także ogólnie powiem ci, że ta gra jest zrobiona, jeżeli chodzi o fabułę, po prostu cudownie. Walka też mi się podoba, chociaż wiele osób narzeka na walkę. Muszę przeczytać grę, bo to bez sensu, że ja tutaj przyszedłem. Krypta, oto zapis. Także ten, no ogólnie zachęcam cię do oglądania, jeżeli właśnie się interesujesz RPGami, bo jest to świetny RPG ze świetną fabułą i świetnym klimatem. Dobra, mam jakiś rekord, mam, dobra. Czyli tutaj nie, na razie nie musimy iść, bo tam jest wszystko przeszukane. Dobra, to całe szczęście. No. Ogólnie nawet grafika mi się podoba, pomimo tylu lat. Mi się grafika nadal bardzo podoba, jest o wiele lepsza niż w niejednej gierce, która teraz wychodzi. A propos gierek, mam straszną ostatnią ochotę nagrać grę, która nazywa się Darkest Dungeon. I jest to... Ogólnie taka... Jakby to powiedzieć... No w sumie taka strategia. Trochę RPG. Strategia RPG, coś w tym stylu. Także mam ochotę bardzo to nagrać, tylko że problem jest w tym, że mam wersję angielską. Bo nie chce mi się teraz kupować pełnej wersji, więc pobrałem sobie jakąś taką, wiecie... Wiecie o co chodzi, nie? Jakąś taką, wiecie...
trochę spiraciłem. Tylko chodzi o to, że jest wersja. Ona działa i jest okej, wszystko nie, tylko że jest wersja angielskiej i nie wiem, czy wam to nie będzie przeszkadzać. Bo ja już sobie troszkę zacząłem grać i mi się bardzo podoba. Dobra, poczekajcie. F5. I teraz gdzie mam iść? Odo. Idziemy do Oda teraz. Bo chcę z nim zagrać w kości. Musimy go orżnąć w kości. Potem orżniemy jeszcze tego. Wielebnego. Mikula. No, Mikul to na końcu, bo tam z nim to się nie musimy. No właśnie, bardzo chętnie. Bardzo chętnie. I mogę nawet jutro, jeżeli będziecie chcieli. A co jest fajne, to to, że będziecie mogli brać czynny udział w tej grze. Nawet w sensie takim, że tam będziecie w tej grze, bo bohaterowie, których mogę sobie zrobić, zwerbować, mogę im zmienić imiona. I jeżeli chcecie, to mogę, będziecie sobie mogli wybrać postać. Ja im dam imiona waszych tutaj ników. Także i będziecie decydować o tej postaci, będziecie mówić, jak zaatakować, jak, czy się wycofać i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to będzie dobry pomysł, bo to będzie taka w sumie gra wspólnie z widzami, bo ja będę się was pytał, jakie chcecie przeprowadzać ataki, jakie chcecie rozwój postaci, jakie chcecie choroby, bo naprawdę nawet choroby są i są nawet w sensie takim, że jak na tym... Poczekajcie, jak to powiedzieć. Jak wam się psychika siada, to jest coś takiego, że jest szansa na wylosowanie albo choroby, albo jakiejś fajnej umiejętności. A właściwie cecha charakteru. No i poza tym myślę, że to byłby ciekawy pomysł. Jutro sobota, nie idziesz do klubu robić bęk? Do klubu? Jakiego klubu? Nie, ja do klubów nie chodzę, ci powiem. Ej, Odo mi zniknął, bo wiecie, zagadałem się, poszedłem tutaj, a ten cwaniak se poszedł tam, nie? Dobra. Odo, ty nie udawaj, że pracujesz, bo ty zobacz, ty nic nie robisz cały dzień, udajesz tylko, że pracujesz, a tak naprawdę opierdzielasz się. No mówże! Jesteś pijany. Coś mi się zdaje, Odo, żeś pana Gerwanta chciał wykiwać. Tak? Niby kiedy? Z tym plewieniem, hipokryto. Zoltan już mi powiedział, że mogę z tobą w kości pograć. No mówże! Dobra. Na razie. Czekajcie, zapiszę tylko grę, bo nie wiem, czy zapisałem. Chcesz być wojownikiem, mówisz? Chcę być bardem, bo Arlekina sobie zaklepuje. Spoko. Dobra. Zagramy z nim w kości. Na początku o 5, bo to jest stary oszust. Aczkolwiek to jest pijak, także raczej nie powinno być problemów. 1, 2, 3. What the fuck? Patrzcie, ja mam pokera? Ja mam streeta. Nie mam pokera, poker nie. Mam małego streeta. Hu hu hu. Ale poczekajcie, czy street wygrywa z trójką? Chyba tak, nie? Tak. Street wygrywa z trójką, czyli on ma dwie pary. Raczej wątpię, żeby mu się udało. Ja tu nic nie zmieniam. Mam streeta. Trzymam to. Witaj, Martin. Witaj. Witaj, przyjacielu. Jest! Wygrałem. Dziękuję. Panie Odo. No, mały street bije trójkę, zajebiście. Zawsze ta muzyka mi się podobała, wiecie, tak muzyka mi się bardzo podobała. Okej, ja tutaj nic nie chcę grać więcej. Po prostu muszę z nim wygrać, okej. Czuję, że będę miał piątkę. Czuję, że będzie piątka. A jednak była szóstka. No i dupa. I jedna para tylko. A on, jedną parę wygrałem. Nie, przegrałem, kurde. Czemu z nim przegrałem? A, dobra, bo ja nie miałem nic. Ślepy jestem już. A tak w ogóle, gdzie jest Mad Max? Nie wiem, powiem ci, nie wiem. W tej grze są jakieś postacie? Bo chcę jakąś zaklepać. Tak, jest masa postaci. Czekaj. Obstawianie. Co on tam ma? On ma dwie szóstki, ja też mam dwie szóstki. Dobra, jedziemy! Dobra, chciałem za 50 zagrać. Tylko jedną kość, uwaga! Szóstka lub piątka! Nie no, kurde, było tak blisko! Kurde, widzieliście? Prawie była piątka.
No i szóstkę wylosował, no ja pier... No po prostu nie wierzę, no. No jaki farciarz po prostu. Jak ta gra się nazywa? Magda powiedziała mi przed chwilą, że nie będzie na live, spoko. W sensie która? Ta co chce robić na streamie? Która będzie prawdopodobnie może jutro? Darkest Dungeon. Dobra, lecimy, wchodzimy za 20. Możesz być hieną cmentarną, Agor. Czekajcie. Dobra. Co on ma? On nie ma nic, ja stawiam 50. Na ostro z nim lecę, na ostro. Okej, on się poddał. Dobra, mamy teraz dwie rundy. Okej, mamy dwie szóstki. I dwie jedynki. A on ma co? Cholera, on ma trójkę. Dobra, lecimy na ostro, lecimy. Musimy szóstkę wylosować, co? Szóstka, 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 szóstka. No była szóstka, do jasnej cholery. Ja tej szóstki za cholerę nie mogę wylosować. A on co ma? Dwie piątki. Lecimy za 50. Ale co tu się wyprawia, bo zasypiam. A Piotrek, bo ty zmęczony jesteś, bo pewnie się zmęczyłeś po tym. Po tym co robiłeś, nie? Pewnie się po tym zmęczyłeś. Ja cię rozumiem, szczerze mówiąc, ja cię rozumiem. Kurwa jedynka, no. Nie, bo wiesz co, będzie chyba nowa seria jutro. O, ej, wypadła mu kość. Wygrałem. Super, udało się. Ogólnie jutro będzie nowa seria prawdopodobnie z Darkest Dungeon. Pisze się to Darkest Dungeon. Możesz sobie zobaczyć. Ale jest to bardzo mroczna gra z mrocznym klimatem. I jest naprawdę cholernie ciężka, naprawdę. Naprawdę. Tam poziom trudności jest cholernie ciężki. Tam macie zdrowie psychiczne bohatera, które cały czas jest narażone na różne nieprzyjemności. Masa przeciwników, z którymi się stoczycie. Znaczy, no, przyjdzie wam się stoczyć, tak? Do tego jeszcze... Ja zaklepuję hienę cmentarną. Czy tam będzie hiena... Nie, tam są postacie, bohaterowie, tam nie ma hieny cmentarnej. Ja bym nie przesadzał z seriami. Wiesiek, King i Darkest może być jeszcze. Nie, ja wiem, ale Piotrek. Nie, bo też Agor nie wiedział i też chciałem wytłumaczyć, nie? Agor nie wiedział i też reszta może nie wiedziała, o czym jest ta gra. Też chciałem ją trochę tutaj... bo trochę grałem w tą grę, aczkolwiek niedużo. Hiena cmentarna to chyba baba. Możliwe. No nie wiem, no w sumie zobaczymy. Myślę, że spokojnie trzy serie mógłbym ciągnąć. Nie ma problemu. I robić to naprzemiennie. Myślę, że to było ciekawe. Ale no nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Zapytam się was na Discordzie. Nie, no co ty? Nie, tylko nie ta gra. Weź przestań. Tylko nie ta gra. Wszystko tylko nie ta gra. Tylko nie Isaac Bindon, weź przestań, czy jak tak, jakoś tak to się nazywa. Już ilu youtuberów się na tym stoczyło, weź przestań. Jedni z moich ulubionych youtuberów zaczęli to nagrywać. I z 200 odcinków, 300 odcinków, 400 odcinków. Ja już miałem dosyć, po prostu żygałem tą serią, już miałem po prostu tego dosyć. Myślałem, że jebnę po prostu. Dobra. O. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem. Jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Tak, właśnie Wiśnia w to grał. Wiśnia w to grał, ja po prostu się załamałem, jak to zobaczyłem na jego kanale. I potem on tylko to nagrywał, nie? Oto dowód. Głowy zabitych utopców. Czekam na zapłatę. Nagroda jest twoja. I niech wieczny ogień cię oświeci. Dobra.
Mów. Aha, poczekaj, tylko szybki zapis zrobię i jeszcze chcę z tobą zagrać w kości wielebne, bo ja wiem, że to jesteś oszustem. Ogólnie ten wielebny. Mów szybko. Nie, nie chcę wam spoilerować, ale nie będę wam teraz tego mówił. Przypomnij mi, jak bywa. A nie, ja z nim nie gram. Ja tylko gram z Harenem i z Mikulem, sorry, pojebało mi się. Bracken, wyślisz mi postacie z gry na privie? Tylko problem jest w tym, że tam jest losowo generowane postacie, czyli za każdym razem jak stwarzamy nowy świat, to są inne postacie, także jak ja ci je wyślę, no to nie wiem, czy ci coś to da, bo zobaczymy, jakie będą i raczej będziesz mógł wybrać sobie te, które będą. Dobra, chodźmy tutaj. Idziemy do Harena. On wyjebał ciężarną córkę z domu, jebaniec. No wiem, właśnie to chciałem powiedzieć, ale no kurde, Piotrek, spoilerujesz. Ja właśnie to chciałem powiedzieć, ale no się wstrzymałem, mówię, że poczekam, że jeszcze nie będę opowiadał, bo tutaj wiele osób nie grało. Baldominik nie grał, Agor nie grał. Kto tu jeszcze nie grał? No i możliwe, że inne osoby, a jeszcze tu jest Piotrek, 153 też nie grał. I dlatego nie chciałem spoilerować. Dobra. Haren Brock. Wiedźmi. Przysyła mnie wspólny znajomy, Zoltan. Ciebie też w to wciągnął, szczwany kurdupel. Ależ wdepnął to gorsze od fistechu. Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co, partyjkę? Partyjkę? Dobra. Jedziemy z nim na ostro. Ja tu chcę zarobić trochę. Dobra, co ja tu mam? Ej, w sumie. O cholera, on ma 3/6. Ja pierdzielę. Mógłbym spróbować zaryzykować. I na przykład, popatrzcie, mam jeden. Brakuje mi dwójki. Czego mi brakuje? Dwójki. Nie. Muszę to zrobić inaczej. Dobra, jeszcze raz muszę rzucić wszystkimi kościami. Aby coś lepszego wyleciało. No nie, nic mi nie wylecisz lepszego. No pewnie, że nie. Dupa. Ale co, razem na lewie ze wszystkimi chcesz grać Drakensang? No. Nie Drakensang, tylko właśnie Darkness Dungeon. Tu. Poczekajcie. Wrócę jeszcze raz. Ale kurde! Gerwancie, ja rozumiem, że kapłani wiecznego ognia, ale akurat ten jest, wiesz. No cholera jasna, znowu trafiłem badziwia. Ten akurat nie jest dobrym kapłanem. Dobra, będzie full? Czy będzie full? Czwórka, trójka, czemu szóstka, no? Już wygrał. Ja zapisałem grę? Tak. Mi się tak podoba ścieżka dźwiękowa w Gothiku, ale w Wiedźminie też w jedynce mi się bardzo podoba. Ścieżka dźwiękowa. Wiedźminie, dobra, bla. Lecimy, 20 sztuk złota, człowieku, dawaj. Okej, na ostro. I znowu mnie ten street mnie ciągnie, wiecie? Do tego streeta mnie ciągnie cały czas. On ma tylko dwie pary. Ma dwie pary, kurde. Czu. No nie każdy kapłan dobrego... Każdy kapłan wiecznego ognia jest dobry. No nie. Z tym się nie zgodzę. Dobra, teraz tak. No i dupa. I już wygrał. O. Fula! Miał fula, cwaniak. No ja wam mówię, że cały czas ten street za mną chodzi. 2,
Ej, mam dużego streeta, on też ma dużego streeta. To będzie remis, dobra, podbijam stawkę podbijam. Ciekawy jestem, czy on... Rzucił! Ale głupek. Zaryzykował. Chciała ze mną wygrać, ale głupek. Dobra. Jeden... Dobra, on tam nic nie ma. Ma dwie pary. Ja teraz, uwaga, będę miał jedynkę. Będzie jedynka, czuję, że będzie jedynka. Będzie jedynka. Jeden! Dwie trójki, kurde no. Trzy! Full! Mam fulla! Jest, wygrałem z nim. Ale full, ale mi siadło. Ale mi siadło, elegancko, dobra. Dobra. Stąd nie chcę już gadać. Czy chcę z tą gadać w sumie? Poczekajcie. Ej, chcę z tą gadać. Haren, słuchaj. Wiedźmy. Idę pisać historię. Jakie. Aha, dobra. Okej, spoko. Idziesz. No to napisz tam coś fajnego. Ej! Skąd ja mam aż tyle punktów? Aha, bo ja tego nie rozdałem. Dobra. To poczekajcie, ja to muszę rozdać. Bang, bang. Dobra, co tu jeszcze mogę zrobić? Czu, zastanawiam się. Bo jest okej. Okay. Tego Arda może bym poszła, bo Wigni. W sumie trochę... No i w ten grupowy też się opłaca potem pójść. Dobra. Zrobię w ten sposób. Prześpimy się do północy. W Wiedźminie Trójce medytacja jest dobrze zrobiona. No tak, bo tam możesz medytować kiedy chcesz, prawda? Nie ma żadnych ograniczeń, a tutaj możesz medytować tylko wtedy, gdy ktoś ci na to pozwoli. Albo zapłacisz, albo będziesz miał ognisko, które będzie wolne i będziesz mógł się przespać, nie? Także tak jest normalnie w Wiedźminie Jedynce. Dobra, jest utopiec, chodź tutaj. No chodź. No kurde. O, udało się. Zabij. Pięknie, zabij po czwarę. Tak jest. Można niemalże w każdym miejscu odpoczywać, no. Znaczy medytować właściwie, tak. Dobra, udało się. Wiedźmin 3 na E3 lepiej się zapowiadał. Ja do Wieśka 3 nie mam zastrzeżeń, poza tym, poza zbyt wielkim światem. Gdzie ja teraz idę właściwie, tutaj muszę iść. Ej, szczerze, mi tam się bardzo podoba otwarty świat. I... bo ja uwielbiam eksplorować. Dobra, zabite. Dawaj, podnieś to szybko, Geralt. Ogólnie na tym, chyba na stylu grupowym biegniemy chyba najszybciej, mi się wydaje. Okej, okay, i tak. Tutaj jest krypta, w której są echinopsy i tam jest taki zakopany... Tam jest trup tego przyjaciela, tego jak on się nazywa, tego Lojwardyna. O. Ale my na razie tędy nie idziemy, my idziemy tutaj i musimy zabić te topielce. Ja właśnie nie lubię za dużych światów. Kiepsko się eksploruje w Wiedźminie Trójce, serio? Dobra, zbieramy wszystkie. Patrzcie. Uciekaj! What the fuck? Oh fucking shit, man! Fucking shit, man! Cholera jasna. Ale mnie zaprawiły tutaj teraz. Ja pierdzielę.
cholera jasna. No ja pierdzielę, jak to się nie udało trafić teraz tego. Dobra, muszę odejść trochę, się wyleczyć. Dobra. O, przyszli mi pomóc ci. Dobra, udało się. Ej, zabili ich, patrzcie. Uciekaj, 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 uciekaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Uciekaj. Dawaj, dawaj. O nie. Go trzeba dużym zabić. To jest nadir, patrzcie. To jest skurczybyk jakich dużo. Znaczy jakich mało. Trzeba go trafić. Trzeba go trafić w ten sposób. What the fuck? To jest boss. Z nim się ciężko walczy. Dobra. Zabijemy go szybkim, może się uda. Może się uda. Tak, uda się. Chciałem go zabić szybki. Znaczy ten. Dobra, udało się. Mamy go! Mamy pierwsze trofeum z potwora. Ej, co to... Mikul? Co tu robisz, Mikul? What the fuck? Mamy tu jego gębę, głowa topielca. I to jest właśnie fajne, poczekajcie, on teraz będzie nosił. Patrzcie, widzicie to? To jest zajebiste. On nosi tą głowę topielca na tym haku. To jest coś wspaniałego. Okej, okay, to tu jeszcze jest chyba wszystko. Ale topielców, Mikul, żyjesz? Mikul, ja z tobą mam do pogadania, przyjacielu mój. Dobra. F5 szybka. Udało się zabić bossa. I teraz sobie pogramy w kości z Mikulem. I chodźmy do młyna. Dla osób, które wytrwały, to będzie nagroda, myślę. No. No. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, oto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żebym ją kochał, bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie, nie. Wiedźma podła struła moją Ilzę. Czarcia dziwka truciznę moje Ilzie. Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Mówisz, że skrót na szybkie picie eliksirów jest na 6. Dzięki. Będę z tego korzystał, bo zapomniałem te skróty klawiszowe. Bo dawno nie grałem w wieśka. On jest liczony jako normalny, tylko większe staty ma. No spoko. Ilzo, moja ukochana. Ilzo, moja ukochana. O nie. Fucking shit. Nie mogę z nim... Muszę najpierw z nim pogadać, bo... Nie będę mógł z nim potem pogadać, bo ten... Będzie rozpaczony będzie. Najpierw trzeba zagrać z nim w kości i potem dopiero tego questa. Mam nadzieję, że zapisałem grę. Tak, zapisałem. Całe szczęście. Całe szczęście. Elegancko. Zaraz wam tutaj coś pokażę. Tylko mam jakieś wino? Kurwa, nie wziąłem wina. O, będzie ciężko będzie bez wina. Dobra. No. Zagrajmy. Trochę jesteś biedny, ale cóż. Dawaj. 5, 5, 4, dobra. Co tam wylosujesz? 1, 1. No a ty masz trójkę, ty cholero. Turu, turu, tu, tu. Dobra, ryzykujemy. Wszystko na czwórkę. No i dupa. Zapomniałem wino wziąć, a bez wina to będzie lipa. Sześć, sześć i dupa. Tu, 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 tu. Podnoszę stawkę oczywiście.
I rzucamy. Toro, toro, toro. I prawie, kurde no. Ale blisko było. Jest. Wygrałem, udało się. To wszystko twoja wina. Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Tak, dokładnie. To wszystko twoja wina. Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Teraz to ja będę musiał ponieść ofiarę z krwi człowieka. Dobra, poczekajcie. Nie tak. Gin! O nie, no tam była szóstka, no. Przegrałem już. Dobra. Tam była szóstka, ale mnie już gra oszukała niestety. Gra to mnie, lubi mnie oszukiwać w te kości niestety. Dlatego ja też oszukuję grę w ten sposób. Dobra. Także zagramy jeszcze raz. Potem skoczymy do krypty. No. Zabijemy Echinopsy i ostatnią rzeczą będzie wizyta w młynie i potem zakończę streama. To jest mój plan. Dobra. 6-6 i dupa. Resztę musimy to zrolować wszystko. Co on tu ma? On ma dwie pary. Ja na razie nic nie podnoszę. Proszę, dajcie mi szóstkę jedną. Dajcie mi szóstkę, dajcie mi szóstkę, dajcie mi szóstkę. Jest, dziękuję. Po raz pierwszy dali mi szóstkę. Po raz pierwszy. No, a jemu dwójka wypadła. No, jakieś żarty? Jak raz mi wypada szóstka, to jemu wypadło to. Najgorsze w oczekiwaniu na dubbing. Jest czekanie na dubbing. No, dokładnie. Kurwa. Dobra, dwie pary. Lecimy z nim na ostro. Jak teraz mu wypadnie trójka... Nie! Nie, popsułem. Znaczy no... Tak trochę popsułem. Nie tą kość zrolowałem, kurde blaszka. Nie tą kość zrolowałem. Ej, a co wy na to? W sumie, albo nie wiem, w sumie, tak, nie wiem, w sumie, dobra. Znaczy tak myślałem, czy na przykład, nie wiem, czy gracie, albo interesuje was ta gra TFT, Teamfight Tactics w LoLu, bo ja w to sobie pogrywam i w sumie tak na luzie. Nie o 20 oczywiście, nie, bo o 20 szkoda mi czasu na tą gierkę, natomiast bym sobie włączał streamy tak, nie wiem, 12, 13, coś koło tego za dnia. I bym robił wam streamy na przykład z tej gry Teamfight Tactics. Ja w to nie grywasz. Nie grywasz w to. Średnio mówisz. No właśnie wiedziałem, że jakoś mało osób lubi to oglądać tą grę. Chyba większość woli zagrać sama, mi się wydaje, nie wiem. Dobra, dwie dwójki się udało. Znaczy dwie pary oczywiście. No nie wiem, zobaczymy. O, wygrałem coś. W końcu coś wygrałem, ja pierdzielę. W końcu coś wygrałem, normalnie myślałem, że już nie wygram tutaj nic. Dobra, dwie szóstki. I on oczywiście ma parę. Też średnio, no wszyscy średnio, średnio, średnio. No dobra, no to. To kij. Ja tylko golda wbiję i już nie odpalam LoLa. Aha, spoko. Ja też mam golda i też nie... Ale... Ja mówię o Teamfight Tactics. Jest! Mam szóstkę! A on ma trójkę. Ale ja miałem szóstkę. Jest, dobrze, udało się. Udało się, wygrałem z Mikulem. Udało się, ale czemu mi się nie odpaliło nic? Co jest? Kościany poker? Okej, dobra, udało się. Udało się, tylko nie wiem czemu się nie pokazało tego. Zrobię sobie zapis. No. Dobra. Dobra. Bla, 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 bla. Dobra, idziemy teraz do krypty, tak jak mówię. Tak jak mówię, idziemy do krypty, potem idziemy do karczmy po piwo. Potem idziemy do młyna, kończymy streama i tyle.
Znaczy ja w LoL'a też nie gram, nie? Bo to strata czasu jest. Ja w LoL'a już nie gram od, nie wiem, z kilku miesięcy. Ja gram tylko w Teamfight Tactics, ale bardzo rzadko. Bo to nie ma nic związanego z LoL'em. Także ten. Ja nie ryzykuję, że znowu mi debile zepsują grę i spadnę kilka dywizji. Ja tak samo, wiesz? Wbiłem Golda i mam dosyć. I już więcej tak to nie gram, bo... Nie mam sił. Nie mam sił do debili. Dobra? To jest ta jaskinia. Cokolwiek mieszka w tej jaskini, nie jest przyjaźnie nastawione. Powinienem się przygotować. No właśnie, problem jest w tym, że tutaj tych echinopsów jest naprawdę sporo. Musimy sobie od razu odpalić tak. Kota. Jaskółkę. Naostrzyć sobie mieczyk. 40. Tak. Dobra. I teraz myślę, że jesteśmy gotowi mniej więcej. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, Geralt. Dawaj. Dawaj. Dobra, udało się. Jeden z głowy. Tylko tam będą chyba trzy, mi się wydaje. Chociaż i tak, znając moje szczęście, skórka będzie do postaci, której nie grywam. No pewnie ja tak samo. Ja gram tylko jedną postacią w tą grę i więcej... O, jest level. Ja też postanowiłem, że będę grał tylko jedną postacią i tyle. Dobra. Mamy jakieś składniki w końcu. Dobra. F5. Kurde, wróciłem, bo mi telefon jebnął. Spoko. Czekajcie, usłyszę jedną. Dawaj. Na echinopsy jest bardzo dobry właśnie igni. Jako, że to są rośliny, to wiadomo, że ogień je... Są bardzo wrażliwe na ogień. Dobra, udało się. No, podnieś, podnieś. Nie mogę podnieść. Ja mam kilka postaci na daną linię. Aha, no rozumiem. Ja mam jedną postacię na wszystkie linie. O. Dobra. Tylko potem nie obrażają, jak biorę tą jedną postać na każdą pozycję i mnie obrażają z tego powodu. A jak wygrywam gierki, to potem nagle mówią, ale 1000 IQ, nie? No ale to... Dobra, jeszcze dwa, dobrze mówiłem. Pamiętałem oczywiście. Gnarna AD Carry? Gnarna AD Carry. No cóż. Ciekawe. Nie grałem jeszcze Gnarem na AD Carry. Podsunąłeś mi ciekawy pomysł. O cholera! Mało HP! O cholera jasna. Aha, bo to jakiś był Echinops jakiś mocny. Jakiś to był boss, wiecie? A gdzie jest nasz Gerwand albo Agorek i Dubielek? Chociaż ty zostałeś, Brakenku. No ja jeszcze zostałem. Er Iglar, skór... Dobra, czekajcie, muszę teraz to przeszukać wszystko. Muszę to wszystko przeszukać. I tu jest ten stary Hinops, on powinien mieć ten. Właśnie, ludzkie szczątki. O kurde, ale się zadławiłem, kuźwa. Dobra, właśnie, ludzkie szczątki to jest dokładnie szczątki tego biednego kupca. Znaczy... To jest kolega kupca, tego Leuwardena.
którego mieliśmy znaleźć i teraz on nam będzie kazał, wiecie. Jak dla mnie to on jest multiliniowy. Gnar? No w sumie. Jestem, tylko wymyślam historię. No właśnie, Baldominik jest, tylko właśnie mówił, że pisze. Dobra, poczekajcie. Co tutaj ciekawego? Dobra, tu nic nie ma. Dobra, w takim razie teraz możemy się przejść. Poczekajcie, tu chyba wszystko zebrałem, mi się wydaje. Tak, szczury. Szczury, patrzcie, szczury. 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 Dobra, idę stąd. Ja nie wiem, co to. To coś po nilfgaardzku. Aha, okej. Okay. Ja też nie znam nilfgaardzkiego, także ci nie pomogę, Germoncie z Piwi. Dobra. Ej, tu był kiedyś ten ghoul, mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tu gdzieś był ghoul. Dobra. Okej, okay, udało nam się. Teraz idziemy do karczmy, bo i tak musimy oddać questa panu Leivo... Ulea, kurde, nie potrafię tego powiedzieć. Leivardenowi. Oddać mu tego questa, potem on każe jego zakopać, będziemy musieli tu wrócić. I pójdziemy do młyna, dać wino naszej kochanej tutaj we śnie chłód. Po czym zakończymy streama. Taki jest plan. Tu. Teraz, patrzcie, Geralt jest taki, wiecie, dopakowany. I od razu po eliksirach. Ma dwa eliksiry jeszcze, które działają, plus jeszcze naostrzony mieczek, no i wiecie. I działa to nieźle. Bal, a możesz użyczyć mi głosu w modzie jakiejś postaci? Pewnie mogę. Oczywiście, why not? Tylko powiedz mi mniej więcej, jaka to jest postać, żebym wiedział, jak się wczuć w rolę tej postaci. Dobra. Dobra, jest dobrze. O, jeszcze jeden. Ej, w sumie ja nigdy na to nie wpadłem, ale przecież... A nie, dobra, nieważne. Bo to sadło psów jest, a nie kły. Mi się pokręciło. To jest zlecenie na sadło psów. Ue, tam głupie zadanie. Ja tego nie będę wykonywał. Braken, kojarzysz ACDC? Tak, kojarzę ACDC. Kojarzę pewnie, że tak. Ja preferuję 100% naturalności. Aha, no spoko. Żadnej tam modulacji wczuwania, spoko. Dobra. Są to bargesty. Ja ogólnie pozabijałem tą chłopską milicję. Ale oni się respią cały czas. Dawaj, zabij. Ale zabij go. Ale posiekałem jak cebulkę. Dobra. Tak będę naciskał, bo żeby szybciej to szło. Dobra. Udało się. Dobra. Teraz idziemy tylko do karczmy. Po dwa questy właściwie. Znaczy jeden quest oddać. Wziąć winko. Pójść do młyna i zakończyć odcinek. Tak zrobię. Kapliczka Wiecznego Ognia. Sygnet Wiecznego Ognia. Musiałeś dostać go od Wielebnego. Przyjacielu. Możliwe. Ej. Albo mi się wydaje, albo laguje streama. W sensie buforuje dużo. Znaczy lagi to są, no bo wiadomo, że lagi to nic z tym nie zrobię, bo już mówiłem wam, co jest spowodowane tymi lagami i że nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o buforowanie, to nie wiem, czemu to się dzieje. Okej. Okay. O, wielki łowczy, słuchaj. O kurde. Ile tych psów tu jest, znaczy tych bargestów. Potwierdzam, buforuję. No właśnie nie wiem czemu, wiesz? Pytam się, bo jedna płyta jest, dzisiaj nazywa się Balbreken, a ty nazywasz się Balbraken. Przypadek? Szczerze, to przypadek, serio. Bo ja nie znałem tej płyty wcześniej. Dopóki mi o niej nie powiedziałeś, to nie znałem tej płyty. To. Dobra. Panie Wielki Łowczy, ja wiem, że pan już jest strudzony, zmęczony, już pan musi jeść, pić, odpoczywać, spać, ale zanim jeszcze pójdzie pan spać... Witaj.
Witaj, masz. Mam ze sobą łeb monstrum z jeziora. Zaiste pokaźny jak na utopca. Rzekłbym nawet, że na topielca wygląda. Święta Melitele. Topielca pod domem mieliśmy. Gratulacje, Wiedźminie, zarobiłeś uczciwie. To 200 orenów. No i 200 orenów to mi się podoba. Za przerośniętego utopca 200 orenów to mi się bardzo podoba. Dobra, teraz idziemy do... O! Jest Fleder! Nie, to jest ghoul. Ale Fleder... Wiem, gdzie są Fledery. Fledery są w zimie. Bracken, zbudź! Zbudź mnie, bo zasypiam. A gorze, no to sobie zaśnij po prostu. Zaśnij sobie. Ja ci powiem, że ja lubię zasypiać przy youtuberach, których lubię. I to jest fajne. Także dobranoc. Bo stara się po prostu zasnąć i nie walczy ze zmęczeniem, bo to nie ma sensu. Okej, okay, to są pieski. Jakie są kluby piłkarskie w Gotiku? FC Vanguard, FC Stary Obóz, FC... nie wiem. Ciężko. FC Bagno. Lepiej zachować czujność. Miałeś mnie obudzić, a nie utulać do snu. Ale po co cię będę budził, jak już 23? W nocy ścigały mnie jakieś stworzenia. Ledwie uszedłem z życiem. No wiem. W nocy jakieś stworzenia go ścigały. RKS Korinis, FC Wrzodownia. A nie, sorry. FC Wrzodowina, przepraszam. Gdzie jest ten gościu? Nie ma go teraz tutaj. Szani, ulecz mnie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? No tak w sumie, o. Co się stało z Elwinem? Zajęła się nim Abigail, miejscowa wróżbitka. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, oddając jej chłopca. Jest jakaś dziwna. Sprawdzę to. Dzięki, Geralt. Nie ma za co. Bywaj. Dobra. Oni tam się cały czas biją po gębach. Cały czas się biją po gębach, ja nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Wino! Panie karczmarzu. Ej, kim ty jesteś? Aha, kelnerka. W czym mogę... Chciałbym... Maleńka. O, co tu masz? Spirytus, temerska żytnia. Wódka z Redanii zwana srogą na cześć króla Radowida Srogiego. Mahakamski dwójniak. On chyba to chciał, wiecie? Tak mi się wydaje. Ten pijak tam, wiecie? A to wino chyba mam. Ej, gdzie jest karczmarz? Karczmarzu! A, pan zamiata. Dobra, pan. A czego tu chce? Daj mi wino, przyjacielu. Nie mam wina? Nie mam. Dobra, winko jest. Piwko tam położę, to też. To też, to ci mogę oddać. Czaszki Bargestu zostawiam. To też tam położę. Ale fajna muzyka, ja pierdzielę. Aż mam ochotę przy niej zasnąć. Dobra, tak zrobię. Czekajcie, tutaj zrobię tak. Dobra. Alkohole. Dobra, wszystko jest chyba poukładane w porządku. Dobra, jest w porządku, dobra. Ja bym się chciał przespać. A czego tu chcesz? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Ta, jak dla ciebie, 5 orenów. No spoko. Bo musimy poczekać na tego Loivardena, tylko że tak. Mamy 7 punktów akcji, znaczy 7 punktów talentów. Trzeba by to jakoś rozdysponować. W tego Arda bym w sumie poszedł trochę. Bo trzeba w tego pójść. W Igni nie. Dobra. I prześpimy się do północy. Aha, no widzicie, bo tu jest już ranek. Już prawie świtało. Mam... moim jednym z kilku głównych bohaterów jest Radowid Piąty Strogi. Tak jest przedpremierowe.
Olśniło mnie. Wenter znowu dał mi olśnienie. No proszę. No proszę. Dobra. Czekajcie. Aj no, gdzie jest ten... No nie ma go. No zaraz mi jasny szlak trafi. Witaj, nieznajomy. To zabawne, ale przypominasz mi kogoś. A kogóż to? Słynnego Wiedźmina Geralta, zwanego też Białym Wilkiem. Doprawdy? Ano tak. Białe włosy, miecz na plecach, wypisz, wymaluj jak z ballad. Dobrze poznałeś. To o mnie ballady. Wolne żarty. Wszyscy wiedzą, że Geralt ożenił się z czarodziejką i żyją razem na Wyspach Szczęśliwych. Skąd wiedzą, jeśli można spytać? Mistrz Jaskier, bard nad bardami, śpiewa te ballady od wielu lat. Wszyscy je znają. A jak tam twój repertuar? Zaśpiewać coś, jaśnie panie? Szła magiczka przez porębę, pogryzły ją żmije. Wszystkie gady wyzdychały, a magiczka żyje. No i to koniec? Zapłaciłem ci 5 sztuk orenów tylko po to, żebyś jakiś jeden wers zaśpiewał? No co to ma być właściwie? Dobra. Karczmarzu. Krakowia. A czego tu? Jest, okej. Chcę odpocząć. Dobra. No gdzie jest ten cholerny gość? Nie mogę go znaleźć. To chodźmy się przespać do zmroku. Zostań tam, gdzie jesteś, przyjacielu. Jest? Jest czy nie? No nie ma go. Chyba nie doczekam się prawdziwego śmiałka. No ja pierdzielę. Ty masz super książki, wiesz, przyjacielu? Ja bym od ciebie bardzo chętnie coś kupił. Informacje o gulach i greveirach, ale to chyba mam. To już mam. To chyba mnie nie jest interesujące. Ten zielnik jest dobry. Przeciwnie ludziom. To są takie badziewy. Bargest. Dobra. Tylko ta książka mnie interesuje, wiecie? Nie powinienem jej kupować, ale chcę to zrobić. Muszę, bo potrzebuję tego. Dobra. Ej, bo miałem coś zrobić w końcu. Dobra. Dobra, jeszcze raz. One more time, please. Dobra. No nie ma tego gościa. No to jak go nie ma, to nie ma. Już tak przepłaciłem. A czego tu chcę? Chcę odpocząć. Ta! Zostań tam, gdzie jesteś. Ciągle wam wywala live'a, ale w sumie mi też, wiecie? Nie wiem, czemu tak jest. Nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Bardzo was za to przepraszam. Ale nie wiem, czemu tak się dzieje. Mam to wino? Tam, dobra. Dziwne, bo u mnie teraz nikt nie korzysta z internetu, nie wiem. Nie wiem, czemu coś takiego się dzieje. Dobra, idziemy zrobić ostatnią rzecz w tym odcinku. I kończymy streama. What the fuck? Dobra. Już nie chce mi się go obszukiwać, wiadomo, że on ma tą czaszkę. Dobra, mam nadzieję, że wytrwacie jeszcze sekundkę. Bo dla wytrwałych mam pewną tutaj nagrodę. O, jest ghoul. Dla wytrwałych mam fajną nagrodę, którą zaraz wam pokażę. Tak, idziemy na piwo po live'ie, pewnie. Wytrwasz, mówisz, Geralcie? To ja się cieszę. Ej, ciekawy jestem, ile osób wytrwa. Jestem ciekawy, ile osób wytrwa do końca.
Nagrodą też jest alkohol, powiem ci tak, jest alkohol, to prawda, ale nie tylko. Nagroda, zaraz zobaczysz jaka będzie nagroda. No to wytrwamy tą mordęgę, bo life cały czas wywala. Nie wiem czemu tak się dzieje. No pieprzone bargesty, weźcie mi dajcie spokój. Odczepcie się. Dobra. No nie wiem czemu wywala live'a, kurde. A nie chcę go resetować, bo będą dwa live'y i potem to tak, wiecie. Nie mogę go przerwać, bo jak go przerwę, to już nie ma sensu odpalać kolejnego, bo to będzie część dalsza i to będzie taka 5-minutówka, to będzie bez sensu. Także tylko pokażę wam tutaj, dla wytrwałych, dla osób, które wytrwały, pokażę wam coś fajnego. Nagroda. Myślę, że warto będzie czekać. Muszę bardziej oszczędzać. Kuźwa. No serio, cały czas buforuję, nie wiem czemu tak się dzieje. What the fuck? Dobra. Także biegniemy! Biegniemy do przodu. Biegniemy do przodu. Jest berberka, widzicie? Miałem rację. To... te karty Wiedźmie jedynce to niepotrzebny future. Tak? Future? Tak. Nie mam ochoty z tą walczyć. No kurde blaszka, no. No te bargesty mi nie radzą dojść tam, no. Co chwilę ze mną walczę, no to jest coś, jakaś tragedia. Dobra, udało się. Jesteśmy blisko. Ale szczerze bym się nie zdziwił, jakby coś tam kombinowała przy kablach, ale nie, ona chyba śpi teraz. Ona chyba śpi. Ale czemu tak ścina, to nie jestem w stanie... Znaczy, czemu tak buforuje? Nie mam pojęcia, było cały czas okej. Ja nic nie zmieniałem, nie wiem, dobra. Dobra, chodźcie tutaj. Uwaga, uwaga. Dla osób, które wytrwały, proszę odświeżyć sobie streama. Dobra, F5. Jak to? A gdzie ona jest? Ona gdzieś tu powinna być. Gdzie ona jest? Ej, gdzie ona jest? Kurde. Ej, no gdzie ona poszła? Holy shit, man. Aha, może ona jest wieczorem, poczekajcie. Jakieś poszukam tu jakiegoś ogniska. Sztanki z tym topielcem. Poszukam jakiegoś ogniska i się prześpię. Ale nie mogę wejść do młyna. Zamknięte jest. Romanse. Nie! Ona czekała przed młynem. Piotr, co ty gadasz? Ona czekała przed młynem, ona tam stała przecież. Musimy sobie po prostu poczekać. No tak, tylko poczekaj, bo ja muszę znaleźć ognisko. Ognisko jest chyba tam, mi się wydaje. Na 100% jest tam. Tylko trzeba krzesiwo. Mam igni przecież. Mam przecież igni. Jest noc, mogę użyć tego. No zaraz będzie nagroda, poczekaj. Poczekaj chwilę, przyjacielu. Bo ona przychodzi wieczorem chyba. Dobra, jest. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Nie mogę medytować. Nie mogę medytować. No przecież jest rozpalone, bardziej. Muszę je najpierw rozpalić. Oj, Geralt. Musimy iść wieczorem. Ona raczej wieczorem tam będzie, dobra. Wszyscy po lewej idą na głosuje posłuchać, jak Piotr śpiewa. O kuźwa. Dobra. Tak mi się wydaje, że ona powinna być wieczorem albo o północy. Dobra. Za ma
się niecierpliwisz, poczekaj. Muszę zobaczyć, czy ona jest. Jest czy nie? Jest! Dobra. Mamy to. Mamy to. Dobra. Uwaga! Dla osób, które wytrwały do końca live'a, tu jest nagroda dla was. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Uwaga. To jest Vesna Hood. Także sobie z nią zagadajmy. No wreszcie. Myślałam, że już nie przyjdziesz. Straszno tu. Ciarki chodzą mi po plecach. Przyniosłeś wino, jak cię prosiłam? O, dziękuję. Już nabrałam odwagi. Pokażesz mi teraz młyn? A jakże? Obejrzysz sobie wszystko do woli. W takim razie pani przodem. Może nie powinnam tam wchodzić. Jeszcze mi się nowa sukienka pobrudzi. Nie ma strachu. Wiedźmin znajdzie sposób i na to. Pal, że leziesz, Matole! Co jest? W starym młynie znowu straszy. Tak. Trzeba by wiedźmina ściągnąć, albo magika jakiego. Jak są potrzebni, to nigdy ich nie ma. Poczekamy, zobaczymy. Potwór nie zając nie ucieknie. Racja, nie ma co narażać ludzi. No, to tyle. No, ale... No. Myślę, że było warto poczekać. O nie, jak to? Słaba ta nagroda? Liczyłeś na walkę z utopcem na pięści? Łe, tam to jest lepsze. To jest lepsze. Dobra, poczekajcie, zapiszę grę. I to będzie tyle, także dziękuję wam za dzisiejszą uwagę. Jest elegancko, bo równo 3 godziny streamowałem, tak zakładałem, że do 23 będę streamował, tak się udało. Nawet tyle się spóźniłem, chyba się spóźniłem około 10 minut, czy tam 9. Także dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za wszystkie łapki w górę, komentarze. I wsparcie tutaj, za aktywność na streamie, także bardzo dziękuję wam. Cycuszki zawsze lepsze, no dokładnie. Brak na gdzie live, plus 18, no właśnie, kurde. Ale wiesz, no tak szybko, to YouTube może tego nie zauważył nawet, wiesz? Może YouTube tego nie zauważył, może żadnej kary nie będzie, bo tak to szybko tylko pokazałem, tylko na chwilę. Wiesz tam, 10 sekund się nie liczy, prawda? 10 sekund się nie liczy. No, to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Dobranoc. I zapraszam na jutrzejszego live'a, który będzie o 20. Będzie ban? Nie będzie bana, zobaczysz. Okej, to trzymajcie się. Niech śniący będzie za nim, pamiętajcie o tym. Na razie.